Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie na moim kanale. Ja mam na imię Kasia i to jest pierwszy podcast, który nagrywam w życiu. Dlatego bardzo proszę o wyrozumiałość i wybaczenie potknięć nowicjusza. Będę się starała pracować nad sobą. Jeżeli będą jakieś uchybienia, to bardzo proszę o komentarze w tej sprawie. A teraz już chciałabym Was zaprosić na bardzo długi odcinek o tragedii rodziny Diane Downs. Jest tak długi, że musiałam go podzielić na dwie części, bo mój laptop zaczął mi wysyłać bardzo niepokojące sygnały, że on to ma już wszystkiego dosyć i najlepiej, żebym sobie sama zaczęła montować, nie wiem, na przykład na mikrofalówce, bo on potrzebuje zdecydowanie długich wakacji. Stąd też musiałam zdecydować się na podzielenie tego odcinka na dwie części. Jest późny wieczór 19 maja 1983 roku. Znajdujemy się w Springfield w stanie Oregon i wszystko wskazuje na to, że szykuje się spokojna noc. Wprawdzie policjanci z pobliskiego posterunku otrzymują jakieś zgłoszenia, na przykład, że gdzieś tam komuś płacze dziecko, co się okazało zresztą kłótnią dzieci i ta interwencja była kompletnie niepotrzebna, oraz ktoś inny wpadł na pomysł, żeby na przykład, nie wiem, z kimś się poszarpać, no tutaj też policjanci byli potrzebni, to wszystko przebiegało całkiem sprawnie i wydawało się, że będzie to noc taka jak każda inna. Taka sama atmosfera panowała zresztą w szpitalu McKenzie Williamite Medical Center, który znajdował się nieopodal, to był szpital miejski, gdzie medycy przygotowywali się do kolejnej, zwyczajnej nocy. Chodzili sobie, doglądali swoich pacjentów i jedni już kończyli swoją zmianę, inni dopiero zaczynali. Zbliżała się godzina 22:30. Jedna z pracownic wbiegła do budynku, krzycząc, żeby koniecznie zejść na dół, ponieważ ktoś na dole stoi w samochodzie, głośno trąbi i rozpaczliwie wzywa pomocy. Medycy myśleli, że to być może jest jakiś atak serca, no wiadomo, sytuacja jest bardzo poważna, więc biegli na dół i nawet nie przypuszczali, co zostaną na dole. Otóż czerwony samochód stał zaparkowany przy drzwiach wyjściowych do szpitala. Wyskoczyła z niego młoda kobieta, taka szczupła blondynka w koszuli i w dżinsach. Miała zabandażowaną rękę, owiniętą rękę. Zresztą ta ręka dopiero później ktokolwiek na nią zwrócił uwagę, ponieważ kobieta rozpaczliwie krzyczała, aby ktoś pomógł jej dzieciom, ponieważ ktoś strzelał do jej dzieci i te dzieci znajdują się w samochodzie. Lekarze oczywiście momentalnie zareagowali na błagania kobiety, otworzyli samochód i wyciągnęli z niego troje dzieci. Przede wszystkim była tam dziewczynka około lat 8, która podróżowała z tyłu. Była ona ciężko ranna, miała dwie rany postrzałowe, bardzo krwawiła i była nieprzytomna. Obok niej był chłopczyk 3-letni, przytomny. On tam wydawał z siebie jakieś dźwięki, pojękiwał, popłakiwał. Także bardzo ciężko ranny. Widać było, że otrzymał postrzał w plecy. Natomiast na przednim siedzeniu znaleziono najciężej ranne dziecko. Była to dziewczynka być może odrobinę młodsza od tej, która siedziała z tyłu. Ona była skulona tak jakby nie na siedzeniu, tylko pod siedzeniem, tam na podłodze, no i nie dawała żadnych oznak życia. Jak się szybko okazało, cała trójka było to rodzeństwo, natomiast kobieta, która je przywiozła do szpitala, była ich matką. Lekarze niezwłocznie podjęli próby ratowania życia dzieci, bo tutaj już nawet nie chodziło o zdrowie, były bardzo, bardzo ciężko ranne. Steven Denny, 3-latek, ocalał. Lekarze zdołali uratować mu życie, jednak uznali, że najprawdopodobniej dziecko będzie sparaliżowane od pasa w dół. Udało się także ocalić 8-letnią Christy Ann, dziewczynkę, którą wyciągnięto z samochodu jako pierwszą, mimo że tam doszło do zatrzymania akcji serca nawet przez chwilę i dziecko straciło bardzo dużo krwi, jej stan się ustabilizował. Niestety 7-letnia Cheryl Lynn, dziewczynka, która podróżowała na przednim siedzeniu samochodu, zmarła w drodze do szpitala i już nie dało się nic dla niej zrobić. Kobieta, która przywiozła dzieci, przedstawiła się jako Elizabeth Diane Downs, przy czym zaznaczyła, że ona używa drugiego imienia, Diane, więc tak też ją tutaj będziemy nazywać, i powtórzyła to, co wykrzykiwała przed szpitalem, czyli że podróżowała z dziećmi wieczorem, jakąś pustą drogą i spotkała mężczyznę, który otworzył ogień do jej dzieci, no i postrzelił je. Udało jej się przyjechać ostatnim tchem do szpitala, no i oczywiście bardzo, bardzo chciała się dowiedzieć o stan tych dzieci. Cały czas żądała, żeby ją dopuścić do nich, chciała je zobaczyć.
Oczywiście to było niemożliwe, więc Diane siedziała w recepcji na dole szpitala. Właściwie nikt się też nią specjalnie nie zajmował, oprócz recepcjonistki. Podczas gdy lekarze walczyli o życie dzieci, recepcjonistka zadzwoniła na policję. Oczywiście zrobiła to dlatego, że to był jej obowiązek, ponieważ tutaj ewidentnie doszło do przestępstwa, ale także ze strachu. Jak później zeznała policjantom, bała się i nie wstydziła się do tego przyznać, doszła do wniosku, że ta cała sprawa jest bardzo dziwna. Przede wszystkim mężczyzna, który zaatakował Diane i jej dzieci, prawdopodobnie był jakimś szaleńcem, bardzo zdeterminowanym, a cała sprawa wyglądała na jakieś porachunki, być może konflikt rodzinny albo po prostu jakieś osobiste tutaj zatargi. I mężczyzna, który zdecydował się strzelać do dzieci, mógł być gotowy na to, aby ruszyć za Diane i dokończyć swoje dzieło, dopadając ją w szpitalu. Stąd też ona, a także reszta oczywiście załogi tego szpitala, mogła czuć się zagrożona. W trakcie, gdy rozmawiała z policją, Diane podeszła do niej i poprosiła o to, czy mogłaby się skontaktować ze swoimi rodzicami. No, kobieta oczywiście jej odmówiła, bardzo grzecznie poinformowała ją, że właśnie rozmawia z policją, ale jeżeli Diane chwilkę poczeka, to oczywiście jak tylko skończą, to będzie mogła sobie zadzwonić do swoich rodzin. Jeśli chodzi o Diane, to recepcjonistka zauważyła w niej taki wyjątkowy spokój, tak jakby kobieta zablokowała się w jakiś sposób i prawdopodobnie radziła sobie z traumą właśnie tak, że nie dopuszczała do siebie tak jakby uczuć, tak jakby zbudowała wokół siebie mur, no, który najprawdopodobniej kiedy runie, a wreszcie runie, no, to będzie tragedia. W pewnym momencie matka dzieci wstała, udała się do toalety, a potem zaczęła się przechadzać po korytarzu. Recepcjonistka zauważyła, że tam stało łóżko, na którym złożono ciało Cheryl. Ono było zabezpieczone taką kotarą, ale ona nie była do końca zasunięta. Matka stanęła przy tym łóżku, tak w pewnej odległości i patrzyła się w jego stronę. Recepcjonistka uznała, że to jest jeszcze za wcześnie dla tej kobiety, aby informować ją o tym, co się wydarzyło, że właśnie straciła jedno z dzieci, więc podeszła do niej i szybko odciągnęła ją od tego miejsca, natomiast zastanawiała się później, czy rzeczywiście kobieta nie dostrzegła tego, co znajdowało się za tą kotarą, czy może po prostu się tylko zapatrzyła, czy może zrozumiała, co się stało, ale w jakiś sposób wyparła to z siebie. Co zresztą pasowało do jej ogólnego zachowania. Diane wykonała telefon do rodziców i bardzo lakonicznie informuje ich, że ktoś strzelał do dzieci, mnie też trafił, po czym rozłączyła się i poinformowała kobietę, że już jadą. Recepcjonistka zauważyła, że kobieta jest ranna. Lewa ręka Diane była owinięta ręcznikiem, takim kolorowym, no i recepcjonistka postanowiła jej pomóc, poprosiła, aby zdjęła ten opatrunek, taki bardzo prowizoryczny, no i zobaczyła, że tam jest rana postrzałowa, taka wyglądająca bardzo nieciekawie. Diane zresztą twierdziła, że boli ją ręka, ale no oczywiście nie skarżyła się, ponieważ dobro dzieci było najważniejsze. Ona się w tym momencie skupiała na tym, żeby pomóc jej latoroślom i zupełnie no w ogóle się nie domagała tego, aby ktokolwiek jej pomógł. Wydaje mi się, że to jest dosyć chyba zrozumiałe w tej sytuacji. Diane się bardzo skupiała na tym cały czas, aby pomagać jej dzieciom, cały czas dopytywała się o ich stan, chciała do nich iść. No ale tutaj recepcjonistka postanowiła opatrzyć tę rękę, tak przynajmniej jak potrafiła. Założyła Diane jakiś taki prowizoryczny opatrunek. Oczywiście to i tak będzie wymagało niedługo opieki lekarza. No niemniej jednak nie zagrażało życiu kobiety. Wes i Willadin Frederickson mieszkali jakieś 3-4 km od szpitala, dlatego pojawili się dosyć szybko, ale tutaj taka ciekawostka, dlatego że najpierw do szpitala weszła Willadin, czyli matka Diane Downs, taka około 46-letnia kobieta. Natomiast Wes dojechał trochę później, ponieważ zapomniał z domu sztucznej szczęki. To był taki dosyć prominentny mieszkaniec Springfield, dosyć znana osobistość i no miał taką właśnie małą wadę, że nie posiadał już swoich zębów i musiał nosić zastępcze. I tutaj po prostu uznał, że nie chce się pokazywać publicznie bez swoich zębów, nie chce, żeby ktokolwiek poznał jego tajemnicę, dlatego też musiał się wrócić do domu, no, aby się przygotować jak należy. Matka oczywiście zajęła się córką, była zszokowana tym, co się stało, przecież jeszcze kilka godzin wcześniej dzieci gościły u niej w domu.
Starsze dziewczynki, czyli Christy i Cheryl, były w szkole, natomiast babcia opiekowała się najmłodszym Dannym. A potem, kiedy oczywiście dzieci starsze wróciły ze szkoły, ona jeszcze przez chwilkę się nimi zajmowała, aż do momentu, kiedy przyjechała po nie Diane. Zazwyczaj bywało tak, że dzieci zostawały u niej na kolację, ale tego dnia Wes i Willadin gdzieś tam się wybierali, mieli jakieś wyjście, to też Diane przyjechała po dzieci wcześniej i zabrała je do domu. Potem do szpitala przyjechał Wes i tutaj recepcjonistka, która cały czas obserwowała matkę dzieci, czyli Diane, pod tym kątem, że najzwyczajniej w świecie się o nią martwiła, bardzo jej współczuła i zauważyła, że jest bardzo podobna do ojca. Wes Fredrickson, odwrotnie do jego żony, która wykazywała się takim zdenerwowaniem z jednej strony, Willadin chciała pocieszać swoją córkę Diane, chciała tam, klepała ją po ręku, tłumaczyła jej, że wszystko będzie dobrze, że jej dzieci są w rękach najlepszych lekarzy, że niedługo wszyscy wrócą do domu, to Wes wykazał się podobnym spokojem jak córka. Był taki właśnie, jak robot się zachowywał. Wszedł, był bardzo smutny, przygnębiony, ale nie wykazywał jakichś, nie wiem, takich widocznych oznak cierpienia z tego powodu, że zaatakowano jego córkę i jego wnuki są w bardzo złym stanie. O 22:48 do szpitala przyjechała policja, czyli 8 minut po wykonaniu telefonu i tutaj spotkali się z wielkim gniewem Diane. Diane wyskoczyła i zaczęła krzyczeć, że co wy robiliście tak długo, dlaczego się tak guzrzecie, jakiś szaleniec jeździ po ulicach Springfield, gdzieś tam biega po lasach, jest uzbrojony, więc no łapcie go, łapcie tego przestępcę i tak dalej, i tak dalej. No oczywiście policjanci przyjrzeli się całej sprawie, zobaczyli te ranne dzieci. Oni początkowo myśleli, że to jakieś tam, nie wiem, może będą jakieś zatraśnięcia czy cokolwiek. Kiedy zobaczyli ogrom tej tragedii, to no aż ich po prostu zmroziło. No ale cóż, no działania musieli oczywiście podjąć. Poprosili więc Diane, aby wskazała im miejsce, gdzie to się wydarzyło. No i kobieta z nimi pojechała, ona oraz jej ojciec Wes. Tutaj jeszcze taka informacja, że przed tym jak Diane wyszła z tego szpitala, to któraś z pielęgniarek podeszła do niej i poinformowała ją, że no wie pani, jedna z pani córek jest w bardzo ciężkim stanie i być może kiedy pani wróci, to już nie będzie żyła. Diane pokiwała głową, taki dosyć dziwny gest wykonała, no ale zdecydowała się iść z policjantami, twierdząc, że i tak dzieciom nie pomoże tutaj, natomiast no, być może kogoś uratują, jeżeli ten sprawca zostanie szybko ujęty. Kiedy Diane mijała swojego czerwonego Nissana, powiedziała coś, co bardzo zdziwiło wszystkich dookoła. Otóż spojrzała się na niego i spytała, czy są jakieś ślady po kulach, czy ten samochód jest bardzo zniszczony. Po czym dodała, że kupiła go jakiś czas temu, że to jest nowy samochód i że cholera jasna się zniszczył. No, dziwna sprawa, no ale zważywszy na jej całościowy chłód i zważywszy na tę barierę, którą wokół siebie zbudowała, no trudno jest w jakikolwiek sposób to oceniać w tym momencie. W czasie przejażdżki z policją Diane głównie wspominała jakieś tam elementy, kiedy jechała do szpitala z dziećmi, na przykład w tym miejscu, któreś dzieci jęknęło albo zrobiło to i to. Może wam tego oszczędzę, bo mi się wydaje, że to chyba to nie jest jakieś bardzo istotne. Natomiast no, oczywiście na miejscu okazało się, że już tego bandyty nie ma. Zresztą chyba nawet nikt się nie dziwi, ponieważ no, rzeczywiście facet, jeżeli gdzieś tu był, no to najprawdopodobniej już się zdążył ulotnić, nie miał dobry powód do tego, żeby to zrobić. Natomiast to miejsce, w którym doszło do tego ataku, które ona wskazała, znajdowało się bardzo blisko wody. Ja wam teraz tutaj pokazuję mapkę, tę drogę, jak ona wygląda dzisiaj na Google Maps i tutaj faktycznie są takie dwa miejsca, gdzie rzeczywiście droga styka się z rzeką. Wydaje mi się, że to będzie to pierwsze miejsce, to które zaznaczyłam, ale równie dobrze może być to także to drugie. No ale nie jestem pewna, ponieważ są zdjęcia w internecie z miejsca tego zdarzenia. Oczywiście już tam jak sobie stoi policja i tak dalej, one są czarno-białe, no i widać głównie krzaki i właśnie szosę. No ewidentnie jest to miejsce odludne. Tam niedaleko stało jakieś domostwo i kiedy policjanci razem z Diane i z Wesem przyjeżdżali koło tego domu, to światło, które się tam paliło, nagle zgasło. No ale oczywiście nikt też nie zakładał, że tam chowa się morderca, no bo dlaczego miałby w ten sposób się odkrywać? Przecież to byłoby bez sensu. W czasie tej przejażdżki Diane jeszcze wspomniała o jakimś jednorożcu, którego kupiła niedawno i tak stwierdziła, że bardzo źle zrobiła, że go kupiła.
że to był błąd, że nie powinna była tego robić, no ale policjanci w żaden sposób tego nie skomentowali. No kobieta sobie coś tam po prostu mówiła najprawdopodobniej do siebie. Wes milczał, no i tyle właściwie, jeśli chodzi o wyprawę w miejsce zbrodni. Po tym, jak Diane wróciła do szpitala, została oficjalnie poinformowana przez lekarzy o śmierci Cheryl. Policjanci obserwowali kobietę i dostrzegli na jej twarzy jakiś taki ulotny cień emocji, ale za chwilę to wyglądało tak, jakby ona go w sobie stłumiła. Wspominali później, że jej twarz przypominała maskę. Tak jakby kobieta nie chciała dopuścić do siebie myśli, że jej dziecko umarło. Po chwili kolejni lekarze informowali ją o stanie pozostałych dzieci. Chrissy była operowana, była w stanie krytycznym, natomiast rokowania Daniego były optymistyczne i w tym momencie Diane zapytała, czy kula nie trafiła w serce. No lekarz odpowiedział, że nie. Za to kula utkwiła bardzo blisko rdzenia kręgowego, no stąd takie lekarzy przypuszczenie, że być może chłopczyk będzie sparaliżowany. Diane zachowywała się jak w jakimś amoku. Ona właściwie sprawiała wrażenie, jakby nie wiedziała do końca, która z jej córek żyje, a która umarła. Dlatego też to jej ojciec Wes podjął się identyfikacji dziecka, no i rzeczywiście tak potwierdził, że martwą dziewczynką jest Cheryl. Mimo tych traumatycznych przeżyć, jakie były udziałem kobiety tej nocy, no policjanci musieli oczywiście ją przesłuchać. Diane pochodziła z Arizony i przeprowadziła się do Springfield około Wielkiej Nocy tego samego roku, czyli 83. Kiedy spojrzałam na kalendarz, to Wielkanoc tego roku przypadała na 3 kwietnia. Czy wtedy była Wielka Niedziela? No, chyba w Stanach też tak jest. Nie wiem, tak było w Polsce w każdym razie. Więc możemy przypuszczać, że no kobieta mieszkała już w tym Springfield ponad miesiąc. Zrobiła to dlatego, że chciała mieszkać bliżej swoich rodziców, a sama była już po rozwodzie, ponieważ tam 2 lata wcześniej rozstała się z ojcem swoich dzieci, z panem Stevenem Dougiem Downsem, no i teraz jest singielką. Tam w tej Arizonie ona miała jakichś tam przelotnych przyjaciół, płci męskiej, jedni byli poważniejszą tutaj przygodą, inni może mniej poważną. No niemniej jednak obecnie była singielką, wychowywała sama 3 dzieci, no teraz to już niestety 2. No więc zaczęła sobie tutaj na nowo życie układać. Charakterystyczne było to, że Diane bardzo dużo i bardzo szybko mówiła, tak jakby nie chciała czegoś pominąć, o czymś zapomnieć, więc wyrzucała to z siebie, tak jak taki karabinek maszynowy. I w pewnym momencie policjant Dick Tracy, który ją przesłuchiwał, zauważył, że jest pani chyba bardzo inteligentna, ponieważ bardzo dużo rzeczy pani zapamiętała. I Diane wtedy mu odpowiedziała, że istnieje 8 poziomów inteligencji, a ona jest na 7. Policjanci, którzy ją przesłuchiwali, nie słyszeli nigdy o 8 poziomach inteligencji, nie bardzo wiedzieli, o czym ona mówi, no ale przyznali, że rzeczywiście bystra była. Diane opowiedziała policjantom, co się zdarzyło tej nocy. Otóż, kiedy opuściła dom rodziców razem z dziećmi, wróciła do siebie i tam zjadła razem z dziećmi kolację, a następnie postanowiła pojechać na Sunderman Road, odwiedzić swoją koleżankę z pracy Heather. Okazało się, że ona i Heather podzielają pasję do koni i ta koleżanka chciała sobie sprawić kucyka. Natomiast Diane znalazła jakieś ogłoszenie w gazecie, w którym była mowa o możliwości darmowej adopcji takich zwierzaków, dlatego też postanowiła udać się do Heather, aby ją o tym powiadomić. Tam jeszcze była taka sytuacja, że ta kobieta nie posiadała telefonu i mieszkała daleko pod miastem, przy Sunderman Road właśnie. Jak spojrzycie na mapę, to jest tak na północ od Springfield, więc Diane musiała tam pojechać osobiście. Wieczór był ciepły, bardzo miło. Zresztą Diane tłumaczyła policjantom, że ona bardzo często wybierała się z dziećmi na takie przejażdżki. Dzieci to bardzo lubiły, zwłaszcza lubiły obserwować okolice, bo to były bardzo ładne tereny. Tam są rzeki, jest dużo drzew, jest zielono. Nawet wieczorami, kiedy podróżowali w nocy, to dzieci bardzo lubiły się patrzeć na rzekę, jak księżyc odbija się w tafli wody. To też ruszyła drogą. Tam się jechało drogą McCalla Road. No i u tej koleżanki zabawiła może 15, 20, no kilkadziesiąt minut w każdym razie, maksymalnie. W czasie, kiedy rozmawiała z Heather oraz jej mężem, dzieci bawiły się z kucykiem. No właśnie, bo okazało się, że ta koleżanka już kucyka kupiła. Po upływie tam tych kilkunastu, kilkudziesięciu minut, Diane postanowiła już wracać do domu. No i ruszyli sobie wszyscy McCalla Road. Dzieci były w dobrych humorach, żartowały. Diane opowiadała, że się śmiała z tego, co powiedział malutki Danny. Cheryl sobie drzemała tam właśnie z przodu pod
pod siedzeniem pasażera, przykryta swetrem. Po jakimś czasie kobieta jednak zauważyła, że dzieci się robią senne, to też postanowiła skręcić w Old Mohawk Road. I teraz tutaj taka moja mała uwaga, ponieważ kiedy patrzę się na mapę, to wydaje mi się bez sensu zjeżdżać na Old Mohawk Road, ponieważ no to jest po prostu dalej, no to ta droga wprawdzie biegnie wzdłuż McCalla Road, no bo jeżeli Diane chciała szybko wrócić do domu, no to po co zjeżdżać z głównej drogi na drogę, którą będzie się jechało wolniej, która jest dłuższa i jest i gdzieś tam w bok prowadzi. No ale cóż, no ona tłumaczyła, że no właśnie tam są takie ładne miejsca, ponieważ tam płynie sobie rzeka i można sobie właśnie zatrzymać się przy tej rzece, popatrzeć sobie na ładne widoki. No taka była z niej tutaj zwiedzaczka terenu. W pewnym momencie na drogę wyszedł człowiek. To było takie odludne już bardzo miejsce w tym momencie, tam było bardzo blisko do rzeki i Diane zahamowała, po czym wyłączyła silnik, wysiadła z tego samochodu, no i podeszła do tego mężczyzny, pytając się, co się stało, o co chodzi, ponieważ no założyła, że być może ten człowiek potrzebuje pomocy. W tym momencie mężczyzna żąda od kobiety oddania kluczyków do samochodu. Diane ogarnął niesamowity gniew, ona się niesamowicie wkurzyła, tak opowiadała później policji, że to był taki moment, kiedy poczuła taką czystą nienawiść do tego mężczyzny, jakim prawem w ogóle on żąda od niej tego samochodu i zareagowała w ten sposób, że rzuciła mu w twarz takie, chyba sobie żartujesz. No ale facet nie żartował, wyciągnął pistolet, włożył go przez okno i zaczął strzelać do śpiących dzieci. Diane w absolutnym szoku rzuca się na tego mężczyznę, odpycha go, tam dochodzi do szamotaniny, to się dzieje wszystko bardzo szybko. Mężczyzna strzela do niej, ale nie trafia, postrzela ją tylko w rękę, po czym Diane w takiej już ostatecznej desperacji podnosi rękę z tymi kluczykami i udaje, że rzuca je gdzieś tam w zarośla. To skonfundowało na chwilę mężczyznę, odwróciła tym jego uwagę. W tym czasie kobieta wskakuje szybko do samochodu, odpala silnik i ucieka, po czym pędzi prosto w stronę szpitala. Po chwili jeszcze Diane dodała, że przejeżdżając tam dalej tą drogą, dostrzegła żółtego, takiego brzydkiego, obitego Chevroleta, który stał zaparkowany przy drodze. Nie wiem, czy to był samochód tego faceta, no w każdym razie taką rzecz zapamiętała. Pierwsza depesza policji brzmiała w ten sposób. Próba zlokalizowania uzbrojonego podejrzanego. Biały mężczyzna ma broń półautomatyczną kaliber 22 mm. Opis. Biały dorosły mężczyzna, wzrost 180 cm, waga 70 do 80 kg, potargane ciemnobrązowe włosy, kilkudniowy zarost, ubrany w brudny t-shirt, dżinsową kurtkę i niebieskie dżinsowe spodnie. Być może porusza się samochodem marki Chevrolet Chevelle, kolor żółty, rocznik nieznany, między 60 a 70. Opity, numer rejestracyjny nieznany. Osobnik poszukiwany w związku ze strzelaniną w rejonie Marcola i Springfield w hrabstwie Lane. Diane poinformowała policjantów, że posiada dwie sztuki broni. Pierwszym z nich był rewolwer kaliber 38 mm, który kobieta woziła ze sobą w samochodzie, w bagażniku. Jednak była to broń stara, uszkodzona, bardzo niepewna, to też Diane właściwie jej nie używała. To po prostu sobie była. Oczywiście zabezpieczyła ją przed dziećmi, żeby się do niej nie dobrały, no ale ani kaliber się nie zgadzał, ale też i stan tej broni, jak później policjanci stwierdzili, rzeczywiście odpowiadał opisowi i z tego pistoletu no raczej zabójstwa nie dokonano. Druga broń natomiast znajdowała się w domu kobiety przy Q Street i to był karabin marki Glenfield, 22 mm, no ale karabin był w domu, kobieta była w szpitalu, więc ta broń nie mogłaby się teleportować. Sprawdzono także trzeźwość Diane oraz to, czy brała wcześniej jakieś narkotyki, no ale kobieta była absolutnie czysta, a także przeprowadzono testy na obecność prochu na rękach. Takie testy robi się, kiedy człowiek strzela z pistoletu, bo wtedy broń zostawia na palcach nalot. Testy w tym wypadku były niejednoznaczne ze wskazaniem na niewinność Diane, dlatego że wprawdzie coś się tam pojawiło na tych rękach, jednak ta broń, z której najprawdopodobniej oddano strzał, ona miała taką właściwość, że nie zostawiała zbyt wielu śladów. Takie ślady mogą na przykład powstać równie dobrze po tym, jak ktoś dotykał tytoń tą ręką, albo na przykład mogą to być także ślady moczu. Przeszukano czerwonego Nissana Diane i zabezpieczono tam wszystko, co ewentualnie mogłoby być dowodem. No przede wszystkim były tam ślady biologiczne, takie, które powstają w wyniku strzelaniny. Może tutaj oszczędzę tego, jak to wyglądało. Natomiast to, co było bardzo istotne, to odkryto tam łuski oraz kule, które zostały wystrzelone z pistoletu mordercy. To były kule kaliber 22 mm i miały na sobie literki U,
Chodzi o to, że takie znaczki producenci umieszczali na swoich nabojach i ta literka U nie była jakimś takim rzadkim przypadkiem. Takich kul było na rynku dosyć sporo, no, ale w tym wypadku mogłoby to stanowić jakiś tam dowód. W bagażniku samochodu, tak jak mówiła Diane, znaleziono tenże rewolwer 38 mm i faktycznie był on już w takim nie za dobrym stanie. Zresztą no, kaliber się nie zgadzał. To na pewno nie była broń, z której dokonano tego mordu. Diane bardzo chętnie współpracowała z policją, dlatego też zaproponowała, żeby policjanci po prostu przeszukali jej dom. Ona nie miała nic do ukrycia, zaprasza serdecznie, dała im klucze. To też no... funkcjonariusze nie musieli mieć nakazu, mogli od razu tam się udać i faktycznie tak zrobili. Diane mieszkała przy Q Street, to było na zachód od szpitala, też kilka kilometrów dosłownie, i tam znajdował się szereg takich jednorodzinnych domków, dosyć tanich, dosyć ubogich. I od razu mówię, że znany jest dokładny adres tej kobiety, no ale tam dzisiaj stoi domek, tam sobie ktoś mieszka. Stwierdziłam, że może to będzie trochę za dużo, jeżeli będziemy tutaj dokładnie podawać, gdzie to było, ale oczywiście w źródłach, które Wam pod koniec podam, będzie ta informacja, więc jeżeli ktoś będzie chciał sobie w Google'ach zobaczyć, to bardzo proszę. W domu nie było prawie wcale mebli, to znaczy one były, ale były spakowane w pudłach, tak jakby kobieta dopiero co się przeprowadziła. No ona wprawdzie się przeprowadziła, ale ponad miesiąc temu, więc to wydawało się policjantom trochę osobliwe. Dlaczego wszystkiego nie rozpakowała? Dlaczego na przykład brakowało podstawowych mebli? Wprawdzie łóżeczka dzieci stało także łóżko DM, takie dwuosobowe, wodne zresztą. Nie wiem, nigdy nie spałam na wodnym łóżku, ciekawe jakie to uczucie. Ale takie meble gatunku luksusowych, ale mniej ważnych, stały jeszcze zapakowane w pudłach. To trochę zdziwiło policjantów, no ale z drugiej strony ludzie w różnym tempie ogarniają swoje życie, może po prostu, nie wiem, no kobieta potrzebuje więcej czasu, żeby się tutaj rozpakować. No nie jest to bardzo dziwne, no ale trochę zastanawiające. Lodówka była właściwie pusta, co było dziwne jak na kobietę z trojgiem dzieci. Policjanci się nawet zastanawiali, co ta rodzina w ogóle je. No i w koszu na śmieci znaleziono puste puszki po jedzeniu z marketu. Widać, że Diane ani specjalnie nie ogarnia swojego domu, ani specjalnie nie jest tutaj Magdą Gessler rejonu, jeśli chodzi o bycie super kucharzem. W salonie uwagę policjantów przykuły zdjęcia, ponieważ mimo, że tam brakowało sofy i jakichś tam innych mebli, które powinny się w salonie znajdować, kobieta sobie ustawiła 4 fotografie. Na 2 z nich była ona sama, jedno to było takie zdjęcie portretowe, a na drugim widać było całą sylwetkę Diane, bardzo zresztą korzystne. Natomiast na tych 2 kolejnych był nieznany mężczyzna z taką ciemną brodą. Zdjęć dzieci nigdzie nie było. Niedaleko stała figurka mosiężnego jednorożca, na którym wygrawerowane były słowa Christy, Cheryl, Danny, kocham was, mama, 13 maja 1983 roku. Data wskazywała na 6 dni przed tym zabójstwem. Policjanci domyślili się, że to prawdopodobnie jest ten jednorożec, o którym kobieta wspominała w radiowozie. W sypialni kobiety leżał sobie grzecznie w szafie karabin, ten marki Glenfield, 22 mm. On był zapakowany w takie etui specjalne i to etui było zakurzone, więc to znaczyło, że ten karabin w ogóle od dawna nie był wyciągany z tego pokrowca. Ale znaleziono także naboje do tego karabinu, właśnie 22 mm i niektóre z nich miały oznaczenie U. Ale tak jak już powiedziałam wcześniej, to oznaczenie U było dosyć powszechne, więc no nie dawało to jakiejś poważnej wskazówki. Takich też ciekawszych znalezisk, którymi policjanci się zainteresowali i sobie zabrali, był pamiętnik kobiety. No, wzięli sobie, żeby postudiować. No i tak policjanci zaczęli się zastanawiać nad tą całą sprawą, ponieważ oczywiście nie zakładali tego, że historia Diane jest zmyślona i że kobietę faktycznie nie zaatakował jakiś szalony mężczyzna na drodze, ale mieli tutaj kilka pytań. Po pierwsze, dlaczego ten mężczyzna nie zabił Diane? Przecież jeżeli chciał ukraść samochód i był zdeterminowany odebrać komuś życie, no to dlaczego nie strzelił do kierowcy? Osoby, która najbardziej mu w tym momencie przeszkadzała i zagrażała w tej całej sytuacji. Po drugie, przecież było ciemno. Skąd ten mężczyzna wiedział, że w samochodzie śpią jakieś dzieci? Nawet gdyby któreś z dzieci się obudziło i, nie wiem, odezwało na przykład, przez co odkryłoby swoją obecność, no to wszyscy troje, w dodatku Cheryl, spała w takim dosyć nieoczywistym miejscu, bo pod tym siedzeniem, więc w ogóle była niewidoczna pod sweterkiem, którym się przykryła. Ślady w samochodzie wskazywały na to, że te strzały były dosyć precyzyjne, to znaczy to nie było takie strzelanie na oślep, że po prostu, no nie wiem, facet wpadł
wpadł na pomysł, że będzie sobie strzelał do siedzeń i nagle, ojej, trafił dzieci, tylko to wyglądało tak, jakby ktoś dobrze wiedział, że te dzieci tam są, gdzie mniej więcej się znajdują, no i celował specjalnie w nie same. No więc po co zabijać dzieci? Po co do nich strzelać? Po co strzelać do samochodu, który chce się ukraść? Przecież to jest bez sensu, można go uszkodzić. Te wszystkie pytania sprawiły, że policjanci zaczęli się zastanawiać, czy przypadkiem osoba, która strzelała do Diane, tak jak zresztą twierdziła pani z recepcji, nie była jej znajoma. Może kobieta kryje tego zabójcę. Może to był ktoś, z kim miała jakieś zatargi. Być może napastnik przybył za nią aż z Arizony, no bo zważywszy na to, jak krótko mieszkała w Springfield, stróże prawa założyli, że no prawdopodobnie, jeżeli tutaj chodzi o jakieś porachunki, no to one mogą mieć jeszcze swoje źródło w Arizonie. To też postanowili przyjrzeć się bliżej otoczeniu kobiety, jej rodzinie, no i także jej samej. No i w tym miejscu chciałabym przerwać na chwilę sprawę kryminalną, ponieważ wydaje mi się, że to jest dobry moment, żeby przytoczyć biografię Diane. Wydaje ona mi się bardzo interesująca, poza tym gdzieś tam najprawdopodobniej czai się morderca. Otóż Elizabeth Diane Fredrickson urodziła się 7 sierpnia 1955 roku w Phoenix w stanie Arizona. Były to lata 50. i wtedy w Stanach Zjednoczonych, ale myślę, że nie tylko, dość powszechnym był model rodziny konserwatywnej, gdzie mężczyzna jest głową rodziny, on zarabia pieniądze i no, siłą rzeczy rządzi w tej rodzinie. Natomiast kobieta powinna siedzieć w domu, rodzić dzieci, zajmować się tym domem, no i ładnie wygląda. Jeśli chodzi o rodzinę Fredrickson, to tutaj jeszcze doszedł taki fakt, że rodzice Diane byli wyznawcami kościoła południowych baptystów, który to odłam jest dosyć konserwatywny. Z tego co przeczytałam, to jeden z najbardziej konserwatywnych. W dodatku jeszcze tam między nimi była spora różnica wieku oraz charakterów. Otóż kiedy Diane, czyli pierwsza córka państwa Fredrickson, przyszła na świat, Wes miał lat 25, natomiast jego żona Willa Dean zaledwie 17. No tutaj oczywiście mamy dominację mężczyzny, który jest starszy, który zarabia pieniądze, a dziewczyna młoda rodzi mu dzieci i taki mamy tutaj układ. Jeśli chodzi o charaktery, to Wes był tutaj osobą dominującą, on miał bardzo silny charakter i nie znosił sprzeciwu, natomiast Willa Dean ślepo mu się podporządkowywała. Pozycję w rodzinie Wesa podniósł jeszcze fakt, że facet zaczął awansować i ze zwykłego listonosza został dyrektorem poczty. No co oczywiście przełożyło się na jego zarobki, ponieważ zaczął lepiej zarabiać. No i także był bardziej pewny siebie i roztaczał wokół siebie aurę sukcesu. Wkrótce po Diane w rodzinie zaczęły pojawiać się kolejne dzieci i będą to John, Kathy, James i Paul. Przy czym Paul był 8 lat młodszy od swojej najstarszej siostry Elizabeth Diane. I ja tutaj od razu zaznaczę, że ja używam jej imienia Diane, ponieważ tak ona funkcjonuje we wszystkich źródłach. Natomiast tam chyba przez pierwsze lata jej życia ona po prostu była Elizabeth, nie wiem, Lizzie, Elza, jak ją tam nazywali w domu. Dopiero później ona wybrała sobie to imię Diane jako to pierwsze i najważniejsze, dominujące. Jeżeli mamy do czynienia z 7-osobową rodziną, w której ojciec jest taki wycofany, surowy, zarabia pieniądze, chodzi do pracy, jest zmęczony, później wraca po tej pracy, żona się musi nim zająć, no i do tego jeszcze mamy 5 dzieci, z czego różnica pomiędzy najstarszym a najmłodszym jest 8 lat, no to możemy tutaj wywnioskować, że przez pierwsze lata życia Diane miała wrażenie, że jest na ostatnim miejscu w tej rodzinie. Ona nigdy nie miała poczucia, że jest dla swojej matki na pierwszym miejscu, ponieważ zawsze pojawiał się w rodzinie jakiś nowy maluch, którym trzeba było się zajmować, który absorbował najwięcej uwagi matki. To też dziewczynka czuła się odstawiona na boczny tor, czuła się najgorsza. Tym bardziej, że rodzice wymagali od swojej najstarszej córki no takiej dojrzałości wynikającej z tego, że jest się najstarszym dzieckiem w rodzinie, więc Diane musiała zajmować się tymi dziećmi. To nie było tak, że ona wyręczała w tym matkę, raczej tam chodziło o pomoc przy tych dzieciach, no ale Diane to wystarczało, żeby czuć się pomijaną i gorszą. No to też konkluzję mamy tutaj taką, że Diane ojca nie lubiła, dlatego że był tą wymagającą osobą i cały czas ją za coś karał. Natomiast z matką nie wykształciła wystarczającej więzi. Tak ona przynajmniej twierdziła. W szkole okazało się, że dziewczynka jest wyjątkowo inteligentna. We wszystkich testach na inteligencję osiągała najwyższe noty. No i to się także przekładało oczywiście na naukę. Diana opowiadała, że była ulubienicą nauczycieli, szło jej bardzo dobrze.
No, przy czym w domu nie było to jakoś specjalnie celebrowane. To było na takiej zasadzie, że dobrze, w porządku, tak, masz piątki. No ale jeżeli dziewczyna przyniosła trochę gorszą ocenę, no to wtedy były już kary, było już niezadowolenie. Niestety, popularność w klasie nie przekładała się na popularność na korytarzu, dlatego że Diane nie była lubiana przez swoich rówieśników. Ona w ogóle uważała się za bardzo brzydką dziewczynkę, miała takie grube, ciemne brwi, których się bardzo wstydziła. Wtedy jeszcze nie wpadła na pomysł, że można je wyskubać na przykład, tylko no musiała je nosić i cierpieć z ich powodu. Dziewczynki nie bardzo chciały ją dopuszczać do swoich zabaw, do swoich grup, unikały jej i ignorowały. Natomiast chłopcy, jak tylko znaleźli okazję, no to wyrządzali jej różne przykrości, psoty, na przykład zamykali ją w męskiej toalecie. Na WF-ie Diane była tą dziewczynką, która była wybierana ostatnia do drużyny. No z tego względu, że dzieci uważały, że jest niezdarna, że jest no po prostu niezbyt dobrym zawodnikiem i nie będzie tutaj podporą dla drużyny jakiejś piłki czy w co tam te dzieci grały. Warto tutaj także dodać, że dziewczynka uciekała często w świat wyobraźni i jej największym marzeniem było zostać lekarzem i kupić sobie piękny dom. To też przez pierwsze lata życia Diane była niedoceniana, zarówno w domu, jako ta najstarsza córka pokrzywdzona, bo zawsze ta najstarsza, najpoważniejsza, obarczona największą liczbą obowiązków. Natomiast w szkole tak samo była niedoceniana przez rówieśników, czego awanse nauczycieli spowodowane tymi dobrymi ocenami nie potrafiły zrównoważyć. Tymczasem nastały lata 60., tam połowa lat 60. i zmieniła się moda dosyć drastycznie. Pamiętajmy o tym, że wtedy była taka rewolucja, można by powiedzieć, kulturalna. To też dziewczynki z klasy Diane zaczęły nosić modne, długie włosy, nosiły także mini spódniczki oraz kozaki. Do lamusa przeszły stare skarpety, które były kiedyś w modzie, jakieś takie pantofle rodem, nie wiem, z filmów typu Grease, jak ktoś oglądał, to pewnie wie, o co mi chodzi. No ale niestety, w domu Diane był absolutny zakaz noszenia krótkich spódnic, rajstop, czy tam pończoch, nie mówiąc już o gołych nóg, zresztą Diane nie wolno było golić nóg, więc jako jedyna dziewczyna w klasie miała no, owłosione kończyny dolne. A poza tym jeszcze ojciec nakazał pewnego dnia ścięcie włosów Diane. Włosy jej się naturalnie kręciły, więc każdy, kto ma kręcone włosy, to wie, że jeżeli je podetniemy, to one wtedy wchodzą w tryb pudla. To też Diane wyglądała w tych swoich długich spódnicach, grubych skarpetach i pantoflach sprzed 10 lat jak jakiś kosmita z innej planety, co oczywiście także nie przekładało się na jej popularność. Trzeba jeszcze dodać, że Wes Fredriksen miał takie dosyć tradycyjne, byśmy dzisiaj powiedzieli, z taką pewną jednak ironią, podejście do karania dzieci, dlatego że stosował kary cielesne. No i tutaj Diane jako ta najstarsza siostra, która często musiała zwracać uwagę na to, co robią maluchy, obrywała za nie, no bo jeżeli na przykład, zwłaszcza najmłodszy Paul coś spsocił, no to tutaj jedyną winowajczynią bywała właśnie jego starsza siostra, która powinna na takie rzeczy zwracać uwagę. To też Diane dorastała w takim poczuciu chyba jednak żalu do tego rodzeństwa, żalu do swoich własnych rodziców za to, w jaki sposób ją traktowano we wczesnym dzieciństwie. No dobra, ale mówimy tutaj o dziecku samotnym, dziecku zakompleksionym, które nie miało więzi w domu odpowiednich, które było ignorowane i gnębione przez rówieśników, co się no niestety bardzo często zdarza, zbyt często moim zdaniem. Ale to jeszcze nie wszystko. Kiedy Diane skończyła 12 lat, jej ojciec postanowił ją zacząć edukować w sferach, których ojciec nie powinien ruszać, a na pewno nie w taki sposób. Otóż rozpoczął z nią dziwne rozmowy na tematy damsko-męskie, takie naprawdę nieprzyzwoite dla dziecka w tym wieku, w ogóle w tym układzie, ojciec i córka, w ogóle takie rozmowy tego typu nie powinny mieć miejsca. Znaczy ja nie mówię tutaj o jakimś tam edukowaniu, tylko to były rozmowy nacechowane podtekstem i do tego jeszcze doszedł zły dotyk. Dlaczego mówię zły dotyk? No bo tam nie dochodziło do pełnych jakichś stosunków, w których mogłoby na przykład, nie wiem, narodzić się dziecko, ale ojciec dotykał Diane w miejscach, w których nie powinien, no co oczywiście napawało ją odrazą, przerażeniem, było to okropne, było to straszne.
I zazwyczaj to się działo albo w nocy, kiedy ojciec przychodził do jej pokoju i zaczynał te swoje sesje, albo w samochodzie, kiedy odbywali swoje przejażdżki tylko we dwoje. To sprawiło, że Diane po jakimś czasie zaczęła czuć dziwną przyjemność związaną z tymi zabiegami ojca, mówię o tych fizycznych zabiegach, co oczywiście no, kłóciło się z tą całą sytuacją, ponieważ dziewczyna zdawała sobie sprawę z tego, że to jest złe, że to jest niewłaściwe, że to jest obrzydliwe. Ja się pod tym podpisuję całą sobą. Natomiast gdzieś tam się także pojawiła taka, nie wiem, być może motyw przebudzenia się w tych sferach tej młodej, już dorastającej kobiety. No w każdym razie sytuacja ta sprawiła, że Diane postrzegała kontakty łóżkowe jako taką mieszankę strachu, bólu, dominacji i przyjemności, co na pewno także nie odbiło się właściwie na jej rozwoju. Te traumatyczne przeżycia związane z zachowaniem ojca sprawiły, że dziewczyna zaczęła miewać myśli, aby uciec z domu, próbowała tego 5 razy, zaczęła się także kaleczyć, chociaż ona twierdziła, że to nie były jakieś bardzo głębokie rany, to nie było jakoś bardzo drastycznie tam, ona sobie podcięła nadgarstek na przykład, ale generalnie bała się bólu i Diane twierdziła, że ona jest tchórzem i ona właściwie nigdy tak na poważnie nie chciała sobie zrobić krzywdy. Cierpiała także na bezsenność. Oczywiście rodzice zauważyli to, że córka ma obniżony nastrój i że bardzo źle śpi, że odbija się to w jakiś sposób na jej zdrowiu, to też postanowili zabrać ją do lekarza. No i do tego lekarza pojechała Diane razem z Wesem, sami pojechali, to dobry układ. No i ten lekarz ją zbadał, zapisał jakieś tabletki, stwierdził, że to, nie wiem, problem dojrzewania, że to minie, że nie ma się czym przejmować. Oczywiście dziewczyna nie powiedziała o prawdziwych przyczynach swojego stanu. No i kiedy wracali sobie samochodem, Wes postanowił kontynuować swoją, nie wiem jak to nazwać, chorą edukację, nie mam pojęcia. W każdym razie nakazał córce rozpięcie bluzki, odpięcie stanika i pokazanie, co tam ma pod tą bluzką. I w tym momencie Diane się zbuntowała. Ona opowiadała, że tam doszło do gigantycznej kłótni między nimi. Ona zaczęła się tam bronić, szarpać i wreszcie próbowała otworzyć samochód. Chyba nawet jej się to udało w czasie jazdy, że tam uchyliła te drzwi. Ojciec zdołał te drzwi zamknąć. Jednak oboje nie zauważyli, że za nimi jechał funkcjonariusz policji, który bacznie przyglądał się tej scenie, ponieważ no wydała mu się podejrzana. Zatrzymał ich oczywiście, no i podszedł do tego samochodu i zobaczył faceta wzburzonego oraz równie wzburzoną dziewczynkę z rozpiętą bluzką, którą ta dziewczynka próbowała sobie szybko zapiąć. No nie wiem, ja byłabym podejrzliwa w takiej sytuacji i to dość mocno. Zresztą policjant też był, no ponieważ zapytał się, co się dzieje. Wes zaczął się tłumaczyć, że tutaj córka jest zburzona, bo doszło do awantury rodzinnej, takie tam różne, no i on ją tutaj próbuje jakoś uspokoić, pojechali sobie na przejażdżkę, że to jest wszystko pod kontrolą, że proszę się nie martwić. Natomiast Diane się nie odzywała, tak jakby potwierdziła wersję ojca. Ona później tłumaczyła to w ten sposób, że uważała, że jeżeli ojca zamknął w więzieniu za te czyny obrzydliwe, no to w tym momencie cała rodzina będzie biedowała, będzie głodowała, no bo wprawdzie Willedyn wtedy już pracowała na poczcie, zresztą tam gdzie Wes, ale jej zarobki na pewno nie wystarczyłyby na to, aby utrzymać 6-osobową rodzinę w tym momencie. To też trzymała, jak to się mówi brzydko, buzię na kłód. Policjant tego wysłuchał, no ale poprosił jednak ojca na zewnątrz, żeby wyszedł. No i o czymś tam chwilkę rozmawiali, takim dosyć, policjant coś mu tam tłumaczył, takim dosyć chyba wzburzonym tonem. Ojciec tego słuchał, po czym Wes wrócił do samochodu, odpalił silnik, nie odzywał się do końca drogi i od tamtej pory te jego niepokojące, obrzydliwe zachowania ustały. Nie wiem, co mu policjant powiedział, może mu wytłumaczył, że panie kochany, no jeżdżenie z córką z rozpiętą bluzką po mieście i kłócenie się z nią, no pachnie trochę kryminałem. I teraz taka moja malutka dygresja, przepraszam, ale lubię dygresję. Otóż z tego, co zauważyłam w latach dawniejszych, molestowanie nieletnich było oczywiście no, potępiane, na pewno musiało być, ale chyba nie karano go aż tak surowo jak dzisiaj. Być może ten policjant uznał, że rozmowa z ojcem wystarczy, żeby tam mu wytłumaczyć parę spraw. No ale w tym wypadku rzeczywiście to zadziałało, dlatego że ojciec już przestał to robić, co robił wcześniej. Mijają lata i Diane dorasta. Rodzice zapisali ją na kurs wizażu, to tak się trochę kłóci z tym, co jak wcześniej ją traktowali, nawet jej zabraniali golić nóg, a tu nagle kurs wizażu, dobra. I tam na tym kursie dziewczyna nauczyła się robić sobie makijaż, wyskubała sobie wreszcie te brwi, zaczęła inaczej układać włosy i okazało się, że jest całkiem niebrzydka.
Zresztą dosyć dobrze się rozwijała. Okazało się, że ma ładną figurę, jest szczupła i do tego jeszcze ma duży biust, czyli w oczach kolegów swoich zaczęła stawać się osobą atrakcyjną. Pozwalano jej także chodzić od czasu do czasu na takie spotkania towarzyskie, które kościół organizował i ktoś może powiedzieć, no pewnie takie spotkania kościelne to tam emocje jak na grzybach, ale wcale nie. Okazały się być całkiem takimi luźnymi imprezami, na których młodzież mogła sobie poznać kogoś tam. No i Diane, 15-letnia wtedy, na takiej właśnie imprezie poznała Stevena Daga Downsa, czyli swojego rówieśnika. Ten Steve to w ogóle był chłopak marzenie, dlatego że nosił długie włosy, miał taką szeroką męską szczękę, ładnie zbudowane ciało i owłosioną klatę. Był średniego wzrostu, miał 1,75 m, ale roztaczał wokół siebie taką aurę męskości, takiej twardej męskiej urody. Był typem buntownika, nigdy nie chodził w koszulach i Diane to bardzo imponowało. Zresztą nie tylko jej, dlatego że za tym Steve'em to się tam więcej dziewczyn oglądało, a także i starszych kobiet, bo właśnie ze względu na tę jego taką niebezpieczną męską urodę i tę aurę buntownika. No ale Steve jakoś tak na tę Diane zwrócił uwagę i stali się przyjaciółmi. Steve w ogóle urodził się 12 stycznia 1955 roku, stąd też z Diane byli rówieśnikami. No i początkowo jako 15-latkowie się przyjaźnili, ale to bardzo szybko się przerodziło w coś więcej i już rok później, czyli jako 16-letni młodzi ludzie, zaczęli eksplorować tematy łóżkowe. Już się zrobiło między nimi na poważnie. Diane była przeszczęśliwa, ponieważ wreszcie spotkała osobę, która w pełni ją kochała i akceptowała i dla której Diane była, zdawała się być przynajmniej najważniejszą osobą na świecie. Steve był na każde jej skinienie, przybiegał, kiedy tylko go potrzebowała, adorował, zabierał na randki, no i przy nim czuła się jak królowa życia. Natomiast tutaj smaczku tej całej relacji dodawało to, że rodzice Diane kompletnie tego Steve'a nie akceptowali. Dla nich chłopak był ucieleśnieniem najgorszych obaw rodzicielskich, które mogli mieć, gdyby mieli do wyboru wszystkich chłopców, podejrzewam z Phoenix, to Steve Downs byłby ostatnim kandydatem na męża dla którejkolwiek z ich córek. No ale to właśnie też Diane w jakiś sposób dawało taką satysfakcję, że wreszcie zagrała na nosie swoim rodzicom i że oni są wściekli, no ale nic nie mogą za bardzo na to poradzić. Oczywiście tam próbowali ją jakoś tam pilnować, próbowali ją od Steve'a odciągać, ale im bardziej jej zabraniali się z nim spotykać, tym ona więcej znajdowała powodów, aby to właśnie robić. Oprócz Steve'a w życiu Diane ważne były także zwierzęta. Ona tam miała konia, rodzice kupili jej konia. Miała także psa Erika, którego bardzo kochała i kilka kotów. Niestety pies Erik zginął w tragicznych okolicznościach, miał wypadek. No i ojciec postanowił go dobić karabinem, dlatego że piesek był sparaliżowany, co strasznie się odbiło na psychice Diane. Ona ojcu nie mogła tego wybaczyć, dlatego że obwiniała go o śmierć tego psa. To znaczy może nie tyle za to, że on go tam dobił tym karabinem, tylko w ogóle za ten cały wypadek, że to była wina ojca. Do tego wszystkiego doszły jeszcze takie problemy, że koty Diane czymś się zaraziły, tak przynajmniej uważał ojciec, no i stanowiły, jak on twierdził, zagrożenie dla ludzi, dla reszty rodziny, że mogłyby czymś zarazić dzieci, no to też także postanowił je uciszyć na zawsze niestety. No i kiedy Diane usłyszała wystrzały z broni, doznała takiego szoku, że wyszła z domu i obudziła się po godzinie, kiedy szła ulicą i miała zranioną nogę, nie wiadomo skąd. Ona twierdziła, że jakiś taki miała, nie wiem, brain damage czy coś w tym stylu. Coś tam się takiego złego stało w tej jej głowie. Kiedy miała 17 lat, w wypadku samochodowym zginęli państwo Frederiksen seniorzy, czyli rodzice Wesa. Osoby, które były bardzo bliskie Diane, to też bardzo mocno nią wstrząsnęło. Żeby było mało tych nieszczęść, w 1972 roku Steve postanowił wyjechać, ponieważ zaczął służyć w marynarce wojennej, no i zostawił Diane, tak można by powiedzieć. Ona bardzo przeżyła utratę swojego ukochanego, no ale w tym czasie udało jej się skończyć szkołę semestr wcześniej, bo pamiętajmy o tym, że ona była świetną uczennicą i pamiętajmy o tym, że marzyła o tym, aby mieć dom i zostać lekarką. To też, kiedy otrzymała
taką propozycję z pewnej uczelni katolickiej, nie wiem co to była za uczelnia, nigdzie nie mogłam znaleźć nazwy, że tam może sobie podjąć studia, po których zostanie misjonarką, przy czym Diane wcale nie chciała zostać misjonarką, ona po prostu planowała przenieść się z tej szkoły później na uczelnię medyczną i zacząć te studia już medyczne. No to oczywiście z chęcią się tam udała. No i tutaj odkryła, że jest popularna, że wreszcie pierwszy raz w życiu jakaś grupa ludzi, mężczyzn głównie, zaczęła ją adorować. Już nie tylko Steve, ale także pojawili się inni tutaj kandydaci. No i Diane mogła sobie przebierać jak w ulęgałkach. I jeden z tych chłopaków, zresztą jakiś taki najlepszy student na roku, coś w tym stylu, tak bardzo się w tej Diane zakochał, że wreszcie no, ona tam zgodziła się go obdarzyć swoimi wdziękami. Co niestety, no ale nie odbiło się najlepiej na jej reputacji w szkole i w efekcie została z tej szkoły wydalona. Po prostu musiała ją opuścić za niemoralne zachowanie. Tam w ogóle poszło o to, że Diane z tym kolegą w kościele na ołtarzu postanowiła, no, oddawać się praktykom cielesnym. Okazało się, że aż takiego poczucia humoru chrześcijańska uczelnia nie posiada i nie chciała takiego Belzebuba w swoich murach. No i wreszcie wrócił Steve. Diane wtedy pracowała jako kelnerka, gdzieś tam sobie w Phoenix dorabiała. No on wrócił i zamieszkał pod Phoenix w miejscowości Chandler. No i ich miłość rozbłysła na nowo. Znowu zaczęli się spotykać, znowu wybuchła między nimi namiętność. No a Wes i Willedyn znowu dostali chronicznego bólu głowy. Dziewczyna zastanawiała się, czy Steve to jest facet dla niej. Wydawał jej się jednak taki władczy, też taki dominujący, podobny do ojca, no ale z drugiej strony córka uległej matki, która jedyny wzorzec związku miała właśnie ze swojego domu, być może tak właśnie reagowała, być może nie umiała sobie stworzyć innej relacji. Taka moja tutaj uwaga, że skoro była tak bardzo uzdolniona i tak świetnie jej szło w nauce, no to przecież mogła spokojnie wyjechać na te studia, pilnować się, żeby nie robić jakichś niemoralnych rzeczy, przynajmniej przez jakiś czas. No i wreszcie tym medykiem zostać, no to byłaby świetna praca i na pewno na dom byłoby ją stać, a pewnie nawet i nie jeden, jeśli chodzi o sytuację w Stanach. Kiedy Diane skończyła 18 lat, uznała, że już jest na tyle dorosła, że może sobie sama żyć. Ona zresztą bardzo czekała na ten moment, kiedy będzie mogła się wreszcie wyrwać spod opieki swoich rodziców, więc postanowiła zamieszkać razem ze Steve'em u niego w domu. Ta przeprowadzka nie trwała długo, dlatego że po pierwszej nocy do domu Steve'a wpadł Wes z karabinem i postawił chłopakowi ultimatum, że albo ożeni się z jego córką, albo Wes go zastrzeli. Steve się zgodził, to znaczy nie na strzelaninę, tylko na ślub z Diane. On stwierdził, że on to Diane kocha i on właściwie to chce być z nią, na dobre i na złe. To też 13 listopada 73 roku Diane i Steve pobrali się, obiecując sobie dozgonną miłość. Bardzo szybko jednak okazało się, że to nie był najlepszy pomysł, dlatego że już 2 tygodnie po ślubie Steve oznajmił swojej świeżo poślubionej małżonce, że on idzie na randkę, ale nie z Diane, tylko z inną dziewczyną. Otóż tam chodziło o to, że on się już na tę randkę wcześniej umówił i nie chce tego odwoływać, więc sobie pojedzie, a Diane jak ma problem, to patrz, punkt pierwszy, ja sobie jadę na tę randkę, niech sobie siedzi w domu i spokojnie na niego czeka. No i czekała. Czekała do 3 w nocy, kiedy mąż przyjechał już z tego spotkania, no i się pyta Diane, dlaczego tak późno. Na co Steve odparł, że no bo popsuł mi się samochód i musiałem go naprawić. Tylko że problem polegał na tym, że jasne spodnie Steve'a były idealnie czyste. Wiecie, to też były takie czasy, że nie można było sobie po prostu zadzwonić po asystent i powiedzieć, panie, gumę złapałem, weź mi pan odholuj. No tylko Steve, który znał się na samochodach i był dobrym mechanikiem, zazwyczaj sam swoje auto naprawiał, no musiałby się tam w jakiś sposób pobrudzić. To też Diane stwierdziła, że no mąż ją zdradził 2 tygodnie po ślubie, no po prostu idealna sprawa. Ich pożycie zresztą dalekie było od ideału, przynajmniej tak twierdziła Diane, dlatego że Steve zmienił się z tego chłopaka na każde skinienie, zakochanego, romantycznego, randkującego, no po prostu faceta, który chodzi sobie do kolegów, interesuje się głównie hot rodami, czyli naprawianiem i odświeżaniem starych aut, i także no niestety dziewczynami, bo często spędzał czas poza domem, Diane siedziała w nim sama i była potwornie rozczarowana. Bo ten mąż, który miał ją wielbić i miał być cały czas za nią i chodzić krok w krok, miał swoje życie. I ja tutaj oczywiście nie chcę tego w jakiś sposób bronić,
No bo to, że on tam się spotykał z kolegami i gadał o samochodach, to jest jedno, no ale te dziewczyny, no to no nie jest fajne. No ale z drugiej strony pamiętajmy o tym, że mamy do czynienia z 18-latkiem, który no jeszcze cały czas miał pewnie tam siano w głowie i chciał tej młodości zażyć. No ale Diane, niewiele myśląc, stwierdziła, że skoro miłości nie znalazła w domu rodzinnym, nie znalazła jej w małżeństwie, no to ona sobie tę miłość urodzi, więc postanowiła zajść w ciążę. Steve uważał, że to jest za wcześnie, że on nie chce dzieci, że oni są po prostu za młodzi, że mają za mało pieniędzy, że powinni się skupić na karierze. No właśnie, co z tą karierą Diane? No nico. Diane stwierdziła, że sobie najpierw urodzi dziecko, podbuduje sobie jakoś swoją wartość, a tam studia to poczekają, to nie ma problemu, to zawsze przecież można sobie machnąć, prawda? Jak się jest na 7 poziomie inteligencji na 8, no to machnięcie sobie studiów to jest kwestia czasu, a nie możliwości. To też dziewczyna odstawiła pigułki, które zresztą dostała od matki 2 tygodnie przed ślubem. To była właściwie jedyna rzecz, którą Willadin swojej córce poradziła, jeśli chodzi o życie małżeńskie, i sobie zaszła w ciążę. Oczywiście w tajemnicy przed Steve'em. Kiedy chłopak się dowiedział, że jego żona jest w ciąży, no zachwycony nie był, bynajmniej, no ale mleko się rozlało i po jakimś czasie nawet Steve zaczął się cieszyć, że będzie ojcem. Jednak stwierdził, że może to nie jest taki głupi pomysł, że fajnie będzie mieć dziecko, że to jakoś tak inaczej w życiu i w sumie czemu nie. Tym bardziej, że Steve miał w tym czasie powody do świętowania, dlatego że udało mu się podpisać kontrakt na występ w reklamie maszynki do golenia. Jakiś tam wygrał casting na amatorów, okazało się, że jego przystojna twarz i ładne ciało tutaj są atutami, więc Steve marzył sobie o tym, że po tej reklamie otworzy się przed nim jakaś, nie wiem, aktorska, celebrycka przyszłość, niczym przed panem z reklamy Marlboro. Był kiedyś taki pan. On chyba nawet na raka zmarł płuc, zresztą reklamował papierosy, taki przystojny. No niestety kariera przeszła bokiem, do tego występu w reklamie nie doszło, dlatego że Steve zranił się w czasie naprawiania samochodu. Tam coś wybuchło i chłopak został poparzony. Trafił do szpitala. Niestety wypadek przekreślił artystyczne plany Steve'a. Firma nie chciała czekać, aż on wydobrzeje. Poza tym nie było też gwarancji, że blizny, które powstały w czasie tego wydarzenia, nie zeszpecą jego idealnego ciała. No to też chłopak musiał się pożegnać z kontraktem i z szansą na karierę. Tymczasem Diane czuwała nad jego łóżkiem, opiekowała się nim. On był taki bezbronny, a ona czuła, że ma nad nim władzę, że nad nim panuje. Tymczasem ciąża się rozwijała i Diane czuła, że jest coraz mocniej zakochana w tej ciąży. To znaczy, nie wiem, czy ona była zakochana w dziecku jako dziecku, czy bardziej w tej ciąży, w samym fakcie, że będzie teraz dawała nowe życie, że jej życie nabrało sensu, takiego nowego blasku, chodziła w nimbie takiej, nie wiem, powiedziałabym, błogosławionej chwały z tego powodu. W każdym razie urodzona 7 października 1974 roku Christy Ann spełniła jej wszelkie oczekiwania. Po tym błogosławionym czasie, kiedy Diane była w ciąży, przyszedł błogosławiony czas, kiedy była młodą matką i niemowlę spełniło wszystkie jej oczekiwania. Dziewczynka była bardzo spokojna, bardzo grzeczna, ładnie się rozwijała. No, Diane wręcz pękała z dumy, zachwycając się nad swoją córeczką, także Steve się zakochał w dziecku. Ogólnie wszystko wydawało się, że jest na dobrej drodze, to znaczy Diane miała swoje dziecko, Steve to dziecko zaakceptował, Diane się zajmuje dzieckiem, bo je chciała. Natomiast Steve jest dalej w trasie koncertowej życia, w jakichś tam knajpach, spotykając się ze swoimi kolegami, rozmawiając o hotrodach, no i tam chyba też o jakichś kobietach. I tutaj chciałabym tak dodać, że oprócz tej jednej randki, na którą Steve poszedł 2 tygodnie po ślubie, tutaj pojawiają się takie sugestie, że no, on się interesuje kobietami, ale nie wiem, czy tam dochodziło do jakichś zdrad, ile tych zdrad było i jak to wyglądało. W każdym razie Steve'a w domu znowu nie było. No ale mimo, że Diane w końcu ma kogoś do kochania, tak jak sobie zaplanowała, to Steve nadal nie spełnia jej oczekiwań. Ona dalej jest nim bardzo zawiedziona, ponieważ kontynuuje swoje praktyki wychodzenia z domu. On zresztą bardzo dużo też pracował. Dostał taką pracę, która polegała na tym, że musiał wstawać w różnych godzinach i tam obsługiwał jakąś pompę czy coś w tym stylu. I to sprawiało, że naprawdę tam się budził 1, 2, 5 rano. Diane twierdziła, że on złośliwie budził ją także, żeby ona także wstawała razem. Nie wiem, czy to tak było. No po prostu tak kobieta opowiadała. Kazał jej na przykład gotować sobie obiadki i żeby ten obiad był ciepły na godzinę 17. To też było takie nieprzyjemne, jej zdanie.
w ogóle w pierwszym roku życia Christy Ann, ona i jej mama bardzo często podróżowały pomiędzy domem rodziców Diane a domem tym, który zajmowała ze Steve'em, ponieważ Steve czasami twierdził, że po prostu ma dosyć, że on się nie chce już zajmować tą rodziną, to znaczy może nie to, że się nie chce zajmować, ale już nie ma siły, więc lepiej by było, gdyby Diane pomieszkała trochę z rodzicami. No dobrze, Christy rozwija się świetnie, ma apetyt, śpi jak należy, no w ogóle dziecko ideał, każdy by takie chciał, ale tutaj Diane zaczęła czuć znowu się niespełniona w życiu, bo tak ciąża ciążą, urodziła to dziecko fajnie, dziecko jest w sumie nudne, no bo niewiele robi, głównie śpi, je i tam inne rzeczy, ale nic takiego ciekawego na dłuższą metę. To też kobieta postanowiła wstąpić do sił powietrznych w Phoenix. Nie wiem za bardzo na jakich warunkach, ale tak było. W każdym razie sypiała tam w baraku i niespecjalnie jej się to podobało. To znaczy tam musiała chodzić z jakimiś innymi kobietami i forsowne ćwiczenia odbywać, cokolwiek to było. A co z Christy zapytacie? No, dziewczynka została pod opieką ojca, no i Diane dzwoniła oczywiście codziennie do domu, stęskniona za swoją córeczką. No i słuchała takich opowieści Steve'a, na przykład, że raz ją opuścił, ale w sumie chyba nic się nie stało. To takie jeszcze były tutaj tematy. Albo, że Christy nie chce jeść i co on ma teraz zrobić. Po upływie 3 tygodni Diane wróciła stamtąd do domu, ale ten powrót nie był podyktowany tym, że w domu czekało maleństwo, tylko dlatego, że mama Christy dostała strasznych odcisków i to bardzo bolało i stwierdziła, że właściwie siły powietrzne Phoenix, cokolwiek to było, to nie dla niej. No i znowu zaczęło się życie młodej matki, całkowicie uzależnionej od męża i rodziców. Diane znowu podróżuje razem z Christy pomiędzy dwoma miastami i do tego jeszcze dochodzi, że jest w kolejnej ciąży. I tutaj tak to skomentowała sama Diane w jednym z licznych wywiadów. Moja niechęć do Steve'a pogłębiała się. Nie mogłam zarobić na siebie, a co dopiero na dziecko. Tylko dlatego z nim zostałam. Ale nasilające się poczucie beznadziei skłoniło mnie do podjęcia walki. Dlatego zrobiłam jedyną rzecz, która mogła mnie uszczęśliwić. Znowu zaszłam w ciążę. Armia była ostatnią szansą ucieczki od Steve'a. Nie udało się, więc postanowiłam zapewnić sobie podwójną dawkę miłości. Może wydaje się to niedojrzałe i nieodpowiedzialne, ale uważałam i nadal uważam, że to jedyny sposób, bym poczuła się szczęśliwa i kochana. Chyba próbowałam zbudować mur z miłości, którego Steve nie mógłby zburzyć. Cheryl Lee urodziła się 10 stycznia 1976 roku i obchodziła urodziny 2 dni przed urodzinami swojego taty i była zupełnym przeciwieństwem Christy. Tak jak jej starsza siostra była grzeczna, ładnie spała, dużo jadła, to Cheryl się darła od świtu do zmierzchu, właściwie darła się przez całą dobę, albo spała, albo się czegoś domagała, albo płakała. To też Diane się bardzo szybko irytowała. Tam w ogóle jeszcze był taki temat, że Steve zarządził, że to będzie ich drugie i ostatnie dziecko. On chyba nawet nie miał do końca świadomości, że jego żona znowu zaszła w ciążę. Znowu to było tak, że nie ustalili tego faktu. No a on strasznie marzył o synu, dlatego założył sobie, że to dziecko, które Diane urodzi, będzie właśnie chłopcem. No i na tym ich przygoda z prokreacją się zakończy, no bo wciąż jeszcze nie mają na tyle pieniędzy, żeby utrzymać większą rodzinę. Niestety, kiedy Steve dowiedział się, że ma córkę, podobno według Diane wpadł w szał w samym szpitalu, natomiast Steve przyznał, że rzeczywiście był bardzo zawiedziony tym, że urodziła się druga dziewczynka, no ale przeszedł nad tym do porządku dziennego, no co ma zrobić, przecież dziecka nie wyrzuci z domu, nic takiego, no trudno, stało się, trzeba kochać jak swoje. Jako, że Steve na żonę za bardzo nie mógł liczyć, jeśli chodzi o kontrolę narodzin w tej rodzinie, no postanowił coś z tym zrobić i zgłosił się na taki zabieg podwiązania sobie nasieniowodów, no żeby więcej nie być płodnym. Poszedł na taki zabieg, ale nie upewnił się, czy faktycznie on się powiódł i od razu tutaj mały spoiler, nie powiódł się. To też Diane zaszła w 3. ciążę i tym razem nie była z tego powodu zadowolona. Zresztą w czasie wywiadu dla jednej z telewizji, dla Ann Bradley, Diane powiedziała: 20-latka z 2 dzieci. Rodzice naciskali, żebym uczyła Christy korzystać z nocnika. Cheryl męczyły kolki, a mój mąż okazał się draniem. Miałam dość. Postanowiłam usunąć ciążę. Nie chciałam urodzić drugiej Cheryl, dziecka, którego nikt nie kochał. Steve nie był zachwycony decyzją żony, no ale uznał, że to jest jej ciało, więc jeżeli ona nie chce tej ciąży, no to ma prawo ją sobie terminować, to jest jej ciało. No i dalej życie rodziny Downsów wyglądało w ten sposób, że mamy tutaj 2 małe dziewczynki, rodzice się cały czas rozstają, Diane cały czas za to wyjeżdża do rodziców i wraca od tych rodziców, rzuca Steve'a na zawsze, za jakieś 2-3 tygodnie jest z powrotem i tak sobie żyją, tak się trochę szarpią ci młodzi ludzie, ona ma 21 lat, on też,
więc no, są bardzo, bardzo młodzi. Ta kariera medyczna to właściwie już zeszła do lamusa, już Diane przestała o niej myśleć w żaden sposób. No, miała dwie małe dziewczynki do odchowania, no i męża, którego była kompletnie niezadowolona. Ona nawet twierdziła, że już dawno nie kocha Steve'a, że trzyma się z nim tylko dlatego, że jest od niego uzależniona finansowo. Właściwie tyle. Kobieta próbowała oczywiście podjąć jakąkolwiek pracę, ale zazwyczaj kończyło się to na jakimś miesiącu albo dwóch. Na przykład raz przyjęła się jako kierowca ciężarówki, okazało się, że jest silna i zręczna, no ale odeszła z tej pracy po tym, jak jej szef zmusił ją do łóżkowych igraszek wbrew jej woli. Poskarżyła się zresztą Steve'owi, on jej uwierzył, no bo znał tego faceta akurat i tak czuł, że on mógłby być zdolny do czegoś takiego. To też no po prostu pasmo nieszczęść i tragedii. Minęły 2 lata od momentu, kiedy Diane usunęła swoją 3. ciążę i do tego momentu ona właściwie nie miała żadnych uczuć związanych z tym. Po prostu no. Ale potem pod wpływem osób z takiej grupy, powiedzielibyśmy dzisiaj pro-life, którzy powiedzieli jej tam kilka rzeczy, ona zaczęła żałować, że usunęła ciążę. Nawet sobie tak zwizualizowała, że to jej nienarodzone dziecko ma na imię Carrie, że to była w ogóle dziewczynka na pewno. No i poczuła straszne wyrzuty sumienia. To też kobieta wpadła na kolejny pomysł, bo tak sobie pomyślała, że ta biedna Carrie została no właściwie usunięta z tego świata, zanim jeszcze się narodziła, więc warto ją przywrócić do życia. Więc najlepszym wyjściem będzie urodzenie sobie 3. dziecka, żywego tym razem, tak żeby ta dusza Carrie mogła wejść w duszę tego nowego dziecka. No Steve to w ogóle miał szczękę na ziemi gdzieś tam, bo znowu Diane zmieniła zdanie. Wcześniej najpierw chciała bardzo mieć dzieci, potem twierdziła, że jednak nie chce mieć tych dzieci i że dobrze, że Steve... A właśnie, bo nie powiedziałam, że po tej wpadce, tak nazwijmy to, z 3. ciążą, Diane sama namówiła Steve'a, żeby poszedł i te nasiny wody jednak sobie podwiązał, więc Steve to już miał w tym momencie mętlik w głowie. Mówi, Boże, o co chodzi? No Diane do niego przyszła i powiedziała, że słuchaj, to weź sobie tam odwiąż to, bo ja chcę mieć 3. dziecko. Takie żywe, będzie fajnie. No Steve się nie zgodził kategorycznie, powiedział, że no może nie, mamy 2, może się nimi zajmijmy na przykład. To też kobieta postanowiła sobie poszukać innego dawcy. Pracowała wtedy w takiej firmie razem ze Steve'em zresztą, oboje pracowali w jakiejś tam firmie budowlanej, mniejsza większość i tam się kręciło sporo młodych facetów, którzy no zwracali uwagę na panią Downs, bo ona była atrakcyjna, szczupła, miła, bardzo chętnie z nimi gawędziła, tam nawet chyba trochę flirtowała. Zresztą Diane uważała, że jej się to należy, że ma prawo do tego, aby flirtować z mężczyznami, jako że no Steve najprawdopodobniej miał jakieś kobiety na boku. Ale mówię, to na 100% nie wiem. Biorę pod uwagę tylko to, co ona opowiadała. Kobieta więc zorganizowała sobie coś w rodzaju castingu na tatusia. Obserwowała mężczyzn, którzy ją otaczali, patrzyła się, czy mają dobre geny, czy są przystojni, atrakcyjni, czy są zdrowi, nie mają żadnych nałogów. I wreszcie zwycięzcą w tym konkursie został 19-letni Russ Phillips, kilka lat od niej młodszy, który no zafascynował się starszą koleżanką i uwiedzenie go było właściwie kwestią czasu. Jako że Diane świetnie orientowała się, kiedy ma szansę na zajście w ciążę, no to wystarczył jeden raz z tym Russem, żeby cała operacja się powiodła. Steve ich zresztą nakrył, bo on pojechał za Diane i tam przerwał im jakieś tam miłosne igraszki, tam doszło do strasznej awantury. Steve uderzył Diane, uderzył jej kochanka, zaczął się awanturować z jego współlokatorami, tam w końcu wyciągnięto broń. No i 2 tygodnie później Diane oznajmiła mu, że jest w ciąży. A jako, że Steve był pewien, że jest bezpłodny, no to od razu wiedział, że to nie jest jego dziecko, tylko no, najprawdopodobniej tego młodszego kolegi z pracy. Diane oczywiście była szczęśliwa, no bo osiągnęła swój cel. Znowu była w ciąży, znowu czuła się jak królowa życia. Natomiast ten raz to myślał, że ona chce tę ciążę utrzymać, bo się w nim zakochała, więc zaczął ją namawiać, żeby zostawiła swojego męża. Co oczywiście Diane tam kwitowała jakimiś tam uśmiechami i odmawiała mu kategorycznie. No natomiast Steve w pierwszych momentach no, żądał usunięcia tej ciąży. On sobie nie wyobrażał, że będzie w tym układzie wychowywał cudze dziecko, no bo na to się zanosiło tak naprawdę. No ale Diane była kompletnie nieugięta, ona się czuła z tym wszystkim fantastycznie i wydawało się, że cała operacja przywrócenia, tak jakby Carrie, do życia działa. I że już niedługo Diane odkupi swoje winy. Ta ciąża przebiegała z pewnymi komplikacjami, zupełnie inaczej niż poprzednie, które kobieta przeżyła właściwie bez prawie że żadnych problemów. I tutaj asystował jej Steve. Tam chyba chodziło o to, że Steve nie do końca chciał, aby otoczenie wiedziało, że to nie jest jego dziecko, więc tam
kręcił się koło niej, udawał, że jest ojcem. Natomiast Diane, w myśl takiej baptystycznej zasady, że kobieta musi być zamężna, jeżeli jest w ciąży, tego Steve'a nie chciała opuścić. Z drugiej strony traktowała go w tym momencie już jak mebel, jakiś tam kolejny w domu i niespecjalnie ją interesował. Steve Daniel Downs, o ironio, dostał imię po swoim przybranym tacie. Urodził się 29 grudnia 1979 roku i był prześliczny. Był blondynkiem, miał złote włosy, no i w tym momencie spełnił się koszmar Steve'a seniora, ponieważ Diane twierdziła, że Steve to by tam jeszcze dziewczynkę zaakceptował, ale nie mógłby znieść myśli, że musi wychowywać syna innego mężczyzny, podczas gdy on sam swojego syna nie posiada. No a tutaj się urodził chłopczyk. Opieka nad malutkim Dannym, ponieważ tak go nazywano, przebiegała całkiem zręcznie, całkiem dobrze. Dziecko okazało się mieć podobny charakter do Chrissy, czyli do tej pierwszej córki. Oczywiście biologiczny ojciec dziecka, czyli ten Russ, był świadom tego, że został ojcem. Ja nie wiem w ogóle, jak oni to załatwili, że Steve dał nazwisko temu synkowi i tak dalej. Uważany był oficjalnie za ojca, natomiast ten 19-latek gdzieś tam został odstawiony na boczny tor. Mógł się widywać z synkiem właściwie bardzo rzadko, tylko wtedy, kiedy Diane potrzebowała niańki. No ale dobra, zostawmy to. To jest w ogóle bardzo dziwny układ. Diane i Steve się kłócą. Kłócą się coraz bardziej. Diane w ogóle twierdziła, że jej płacz sprawiał, że mąż się robił szczęśliwy, no bo z jakiegoś powodu go to rajcowało. Ja nie wiem. Oni się tam nawet zaczęli szturchać już tak fizycznie. Prowadzili ze sobą jakieś bitwy. Ta cała frustracja, która narastała w Diane przez 20 lat jej życia. To smutne, samotne dzieciństwo. To nieudane małżeństwo. Te wszystkie zawody, które przeżyła w życiu. To wszystko sprawiło, że stała się bardzo agresywna i tę agresję zaczęła przelewać na swoje własne dzieci. To też stała się matką, powiedziałabym, bardzo surową, taką nawet przesadnie surową. Zaczęło się szarpanie, zaczęło się jakieś tam poszturchiwanie, wrzaski, krzyki. No dzieci były przerażone, dzieci się chowały. Z jednej strony lgnęły do matki, bo wiadomo, to była ich matka. Z drugiej strony nigdy nie wiedziały, czego mogą się po niej spodziewać. Kobieta twierdziła, że dzieci nie kochają jej tak, jak powinny, że są niegrzeczne, że są głośne, że jej przeszkadzają, więc właściwie każdy powód był dobry, aby je ukarać i tam dochodziło do kar fizycznych. Ona się na nie tak darła, że aż dostawała chrypki. One przed nim uciekały, ale ona je łapała i wtedy dyscyplinowała po swojemu. Zresztą tam była taka sytuacja, że ona raz ubierała je ładnie, robiła im zdjęcia, dawała im zabawki, bawiła się z nimi, a za chwilę wpadała w jakąś złość i karała właściwie za wszystko. W kwietniu 1980 roku Diane wpadła na kolejny pomysł. Ona, jak tutaj widzimy, jest królową pomysłów. Postanowiła zostać matką zastępczą. Otóż obejrzała w telewizji taki program, w którym jedna kobieta wypowiadała się, że bardzo marzy o dziecku, natomiast nie może go posiadać, ponieważ jest bezpłodna. No i Diane tak słuchała tej kobiety, jej się zrobiło jej bardzo żal, bo ona tutaj znowu, jak widzimy, wręcz maszynka do tworzenia nowego życia, idealna wręcz, postanowiła zrobić dobry uczynek. To też zgłosiła się na ochotnika jako taka właśnie matka zastępcza, która zostanie zapłodniona materiałem genetycznym jakiegoś tam mężczyzny i urodzi dziecko, a potem to dziecko oczywiście tuż po porodzie odda tej rodzinie, więc dziecko takiej pary przynajmniej będzie miało geny jednego z dorosłych. Pamiętajmy o tym, że to jest jeszcze przed procedurą in vitro, więc takie matki zastępcze były jedynym wyjściem, żeby choć jedno z rodziców miało swojego genetycznego potomka. Diane musiała wypełnić szereg dokumentów i tam troszeczkę naściemniała. Na przykład napisała, że nigdy nie miała aborcji, a miała. Napisała, że nie ma nałogów, a zdarzało jej się palić trawkę. Napisała, że wszystkie trzy ciąże, które miała, przeszły bez komplikacji, ale to nie było prawdą, dlatego że z Dannym zdarzały jej się problemy. Ale przeszła przez ten pierwszy etap rekrutacji. To też była przeszczęśliwa, znowu uznała, że jej się w życiu udało. Steve to wszystko najprawdopodobniej obserwował ze szczęką już w piwnicy. Tam biegała sobie gdzieś tam i zupełnie stracił kontakt z rzeczywistością. Diane chciała, Diane zrobiła. Jak widać, kobieta, jak coś sobie zaplanowała, to doprowadzała to do końca. Te jej plany związane z byciem zastępczą matką sprawiały, że Diane nie chciała odejść od Steve'a. To znaczy oni cały czas się kłócili, cały czas tam Diane od niego odchodziła. Raz nawet przez tydzień zamieszkała z tym Russem, z tym ojcem Daniego biologicznym, ale w końcu wróciła do Steve'a, bo doszła do wniosku, że dobrze będzie wyglądało w tej całej procedurze, jeżeli ona będzie mężatką.
dziwnie będzie wyglądało, jeżeli się okaże, że ona ma jakieś tutaj problemy małżeńskie. Steve to w ogóle myślał, że to, że Diane tak twardo tkwi przy tym małżeństwie, oznacza, że gdzieś go tam kocha, ale gdzie tam? Diane twierdziła, tak jak już zresztą mówiłam, że ona tego Steve'a to już dawno w poważaniu miała. Trzymała się jego tylko dlatego, że no, ktoś się musiał dokładać, ktoś musiał ten dom utrzymywać. No a poza tym, jako surogatka, tak jak już mówiłam zresztą, nie chciała sobie pozwolić na rozwód. Tam w ogóle wchodziły w grę także sprawy materialne, dlatego że za tę całą procedurę Diane miała otrzymać 10 tysięcy dolarów, a także pobyt w tej klinice, wyżywienie, pokój, no bo gdzieś tam musiała tę ciążę spędzić, przynajmniej ostatnie jej etapy. Więc no, to była bardzo kusząca sprawa dla kobiety, która no, żyła w małżeństwie z mężczyzną kiepsko zarabiającym. Oczywiście kobieta musiała przejść przez testy psychologiczne, żeby specjaliści upewnili się, czy jest stabilna emocjonalnie i będzie zdolna do tego, aby oddać po porodzie dziecko, które nosiła w sobie, które jest przecież częściowo jej dzieckiem. To też oczywiście Diane przystąpiła do nich i tutaj pojawiło się kilka ciekawych rzeczy. Diane myślała, że te testy przeszła śpiewająco i że wszystko jest w porządku. Ona była bardzo opanowana, bardzo kontrolowała to, co mówiła. Zresztą lekarze to zauważyli także, ale nie wiedziała o tym, że została zdiagnozowana. I tutaj lekarze, ci, którzy ją badali, ustalili, że ma ona osobowość histrioniczną. Taka osoba wykazuje się teatralnością w swoim zachowaniu, bardzo nadmiernie ukazuje swoje emocje, koloryzuje swoje przeżycia, zabiegając przy tym o uwagę innych, ponieważ pragnie akceptacji. Jest bardzo chwiejna emocjonalnie, jest kapryśna, jest zmienna, może mieć stany depresyjne, ale te emocje, które ona opisuje, są płytkie. Ona nie jest w stanie się dłużej skupić na jakimś problemie. Bardziej zwraca uwagę na to, w jaki sposób jest postrzegana przez innych. Jest nadwrażliwa na krytykę, jest egocentrykiem. I tutaj jeszcze taka ciekawostka na koniec, że takie osoby często nie potrafią dostosować swoich reakcji do okoliczności. Na przykład potrafią się śmiać w sytuacjach, kiedy wszystkim jest smutno dookoła. Ja te informacje znalazłam w internecie. Odsyłam, jeżeli ktoś byłby zainteresowany, poczytać sobie, czym jest taka osobowość i jak to się przejawia. Oczywiście, jeżeli opowiedziałam tutaj jakieś głupoty i o dziwo słucha mnie jakiś, witam serdecznie, jakiś znawca tematu, to bardzo proszę o korektę. W tym momencie będzie mi bardzo miło, w ogóle wszelkie korekty są mile widziane. Mimo tych wszystkich niejasności, mimo tych problemów, które zostały zdiagnozowane, Diane została przyjęta do tego programu i mogła zostać surogatką. Co natomiast w domu? No w domu, jak to w domu? Jedna wielka wojna i jedna wielka niewiadoma. Diane zwodzi tego Rasa, tego młodziaka, ojca do niego, że może z nim zostanie, żeby się zachowywał i tak dalej. Bywa u niego oczywiście, poznała także jego współlokatorów i współlokatorki. Ze Steve'em prowadzi ciągłe wojny, jak nie prowadzi wojny, to go ignoruje. A jeśli chodzi o dzieci, to przytoczę wam tutaj słowa jednej ze współlokatorek Rasa. Dla Diane wszystko było ważniejsze od dzieci. Kiedy Danny chciał kontaktu, odpychała go. Ale to było nic w porównaniu z tym, jak traktowała Cheryl. Pamiętam, że raz przyłapałam ją, jak skakała po łóżku, choć wcześniej mówiłam jej, żeby tego nie robiła. Posadziłam ją na krześle, dając czas na przemyślenie swojego zachowania. Przez chwilę siedziała cicho, a potem zapytała, czy mam pistolet. Odpowiedziałam, że nie i spytałam, co jej przyszło do głowy, a ona na to. Chcę się zastrzelić. Mama mówi, że jestem niedobra. Diane miała taką teorię, że Steve ma dobrą pamięć i zapisuje sobie numery telefonów swoich kochanek, no ale pewnego dnia znalazła w jego spodniach, kiedy robiła pranie, numer telefonu, jakiś adres. Tam nie było napisane, czyj to numer telefonu i czyj to adres, więc weszła do niego, pokazała mu tę karteczkę i zażądała rozwodu. No i Steve się zgodził. Znaczy ja się w sumie nie dziwię, że się zgodził. No i cóż, Diane została sama z trojgiem dzieci, ale matką roku nie była. Bardzo często zostawiała je same. Pamiętajmy o tym, że Christy, najstarsza, miała zaledwie 6-7 lat. Najmłodszy Danny nawet nie miał 2 lat jeszcze. Christy w ogóle była bardzo odpowiedzialną dziewczynką. Ona się naprawdę zajmowała tym młodszym rodzeństwem z wielkim oddaniem, kiedy matki nie było w domu. Diane za to sobie romansowała z facetami. To znaczy ona opowiadała psychologom, że jako taka bliskość fizyczna z mężczyznami, ta związana ze sprawami łóżkowymi, jej tak naprawdę nie interesuje, bo ona nie lubi tych sfer życia. Natomiast chyba bardziej chodziło jej o ten sam fakt, że ma jakiegoś faceta przy boku, że ktoś ją adoruje, że czuje się akceptowana i tak dalej. W końcu poznała mężczyznę o imieniu Mac, który
zechciał ją przyjąć do siebie, więc Diane się wprowadziła razem ze swoją trójeczką. Sam Mac też miał dwie córki, więc takie, można by powiedzieć, kombo się z tego zrobiło. I wtedy Mac odkrył, że jego dziewczyna jest zupełnie inna w domu niż w pracy. To znaczy w pracy była pogodna, wesoła, dowcipna, taka właśnie flirciarska, uwodzicielska, natomiast w domu zmieniała się w jakiegoś tyrana, na przykład zabraniała dzieciom wchodzić do salonu. Karała je za byle co, tak jak zresztą już powiedziałam, tutaj się nic nie zmieniło, a nawet powiedziałabym, że zaczęło być trochę gorzej. W końcu Mac tego nie wytrzymał po tym, jak Diane go kilka razy podrapała, albo w czasie tam miłosnych uniesień w łożu, albo w ogóle gdzieś tam w barze spojrzał się na jakąś inną kobietę, czy coś w tym stylu, no i ona wtedy nie wytrzymała i podrapała go do krwi. No i w końcu podziękował tej Diane za znajomość i stwierdził, że no, kobieta nie jest specjalnie normalna. A co z Razem, zapytacie? Statusiem dla niego? No, Raz dalej orbituje wokół Diane, on chyba cały czas ma nadzieję, że będą razem. Diane go w ogóle nie brała pod uwagę. Natomiast Diane ułożyła sobie życie w ten sposób, już jako kobieta, która mieszka sama z trojgiem dzieci, że Danny chodził do żłobka, natomiast Cheryl i Christy do szkoły. Tylko że Cheryl chodziła do zerówki, więc ona wracała do domu bardzo wcześnie, bo 11:30 i Diane nie zorganizowała jej żadnych aktywności, no i dziecko siedziało po prostu pod domem. Tak, zamknięty był dom, ona sobie tam przychodziła i kręciła się po okolicy. No i wreszcie ulitowała się nad nią sąsiadka pani Mary Ward, która zaczęła zapraszać Cheryl do siebie. W momencie, kiedy ona siedziała gdzieś pod tym domem albo się włóczyła po okolicy, dawała jej obiad, no i zaczęła się zastanawiać, co się tam dzieje w tym domu obok i nawet planowała porozmawiać sobie z Diane o tym, no, jak się powinno traktować dzieci. W tym czasie nasza matka dekady, bo nawet nie roku, dostała informację, że powinna przyjechać do Kentucky, ponieważ tam właśnie miał miejsce ten program dla surogatek, no i będzie zapłoniona materiałem genetycznym jakiegoś tam pana. Diane tam pojechała, oczywiście, bardzo jej się podobało, przeszła zabieg właściwie bez żadnego problemu. I tutaj taka ciekawa sprawa, dlatego że Diane wiedziała, że w tym samym budynku, w którym ona przebywała, był także ojciec tego dziecka, czyli ten dawca nasienia. Ona nawet wspominała, że bała się go spotkać, bo byłoby to dziwne, a jakby się na przykład nią zainteresował, czyli Diane, i zostawił swoją kobietę, zrujnował swoje małżeństwo, bo wolałby tą panią, która jest płodna i będzie faktyczną matką jego dziecka. No, dziwne myślenie i przyznam szczerze, że w źródłach, które posiadam, tam jest taka uwaga, że najprawdopodobniej było odwrotnie, że właśnie Diane by to bardzo kręciło, gdyby odbiła tej kobiecie, no, przypuszczalnie zamożnego małżonka, jakiegoś tam być może z kręgów wyższych sfer, może nawet jakiegoś lekarza czy kogoś tam, no i oczywiście udowodniła tym samym swoją wartość jako kobiety płodnej, takiej wiecie, w 100% matki. No i mamy rok 81, Diane mieszka sobie w Chandler, czuje się całkiem dobrze, dlatego że nie ma Steve'a, jest tylko ona oraz jej troje dzieci, plus to czwarte rozwijające się w niej, to, które miała przecież oddać po porodzie. Zresztą ona nawet się trochę bała, że ona to dziecko jednak będzie chciała zatrzymać. Takie miała myśli, ale spokojnie, nie zatrzyma go akurat, nie. I tutaj też taka ciekawostka, dlatego że sytuacja Diane była idealna, bo ile ona uwielbiała być w ciąży, to chyba nie za bardzo lubiła wychowywać dzieci, więc w tej sytuacji ona będzie zbierała glorię tej kobiety, która jest w ciąży, która daje życie, natomiast dwoje osób, które ona wspaniałomyślnie obdarzy potomkiem, będą miały całą zabawę z pieluchami, z krzyczącym dzieciakiem, z jakimiś tam, nie wiem, kolkami i ząbkami i tak dalej, więc sytuacja idealna. Tymczasem pani Mary Ward, czyli ta sąsiadka, która gościła u siebie Cheryl, postanowiła wziąć sprawę we własne ręce, no bo uznała, że takie trzymanie dzieci na zimnie, znaczy to jest Arizona, tam może zimno nie było, no ale no mimo wszystko siedzieć pod domem kilka godzin, czekając aż nie wiem na co, na godota, nie należy do rzeczy ani przyjemnych, ani też bezpiecznych dla takiego dziecka, to też postanowiła napisać list do sąsiadki, w którym no dosyć takich stanowczych słowach pouczyła ją o tym, jak matka powinna się zachowywać. Mary Ward nie chciała wzywać policji, uznała, że nie chce być tutaj donosicielką, może to za dużo, no ale sprawę chciała w ten sposób załatwić. No i tym naraziła się na niesamowity gniew Diane. Pracowała wtedy jako listonosz, rozwoziła listy, więc dobrze wiedziała o tym, gdzie mieszka Mary Ward, no i odwiedziła ją. Razem
chyba bodajże z córką. I tam doszło między nimi do rozmowy. Początkowo Diane się trochę wściekała i nawet powiedziała do Cheryl, że jesteś niegrzeczną dziewczynką, jeśli nie będziesz słuchać mamy, za karę zostaniesz zabita. Tak powiedziała. Ale już po chwili właściwie zmieniła ton, zaczęła przyznawać rację Mary Ward, że no faktycznie, wie pani, no mam takie trudne życie, mąż mnie zostawił, jestem samotną matką, mam troje dzieci, co ja teraz zrobię? Wszystko jest takie ciężkie, będę się bardziej starać, dziękuję za radę, ojejku. To też podsumowując sytuację, mamy matkę, która ma bardzo ciekawe pomysły, jest właśnie w piątej, licząc już ciąży, ma te 25-6 lat. I nie za bardzo ogarnia swoje życie. Mamy troje dzieci, z czego Christy jest nadmiernie dojrzała. Ona właściwie się zachowuje jak matka w tej rodzinie. Cheryl, która jest no chyba takim najbardziej dotkniętym dzieckiem. Ona jest chyba najbardziej przez matkę szykanowana. No i Danny, który jako jedyny jeszcze jakieś tam pozytywne odruchy ma. Tryska radością i jest takim malutkim aniołkiem, którego wszyscy kochają. Natomiast Diane, ciężarna oczywiście, była radosna jak skowronek, uważała, że to jest w ogóle super życie, które teraz prowadzi, że z dziećmi jest ekstra, że ona zabiera je na pizzę, że razem sobie gdzieś jeżdżą i jest w ogóle cudownie, no ale jedynym tak naprawdę problemem w jej życiu jest Steve Downs, który no kręci się cały czas wokół niej. Znaczy ten raz to nie wiem, co z nim, on też tam się kręcił, ale to Steve był problemem. A nie raz. Diana opowiadała, że pewnego dnia przyszedł do nich do domu, ona sobie leżała na kanapie, odwrócona do niego plecami i on w pewnym momencie przyłożył jej broń do głowy i uśmiechnął się, po czym nacisnął spust, ale broń nie wypaliła, dlatego że magazynek był pusty. To jeszcze tutaj taka była sytuacja. Więc Steve obrzydliwy, raz wkurzający, dzieci chyba okej, tak się wydaje. No, pomijając fakt, że Cheryl kiedyś specjalnie podeszła pod samochód sąsiada i kiedy zapytano się jej, dlaczego to zrobiła, to powiedziała, że jakbym zginęła, to i tak nikt by się tym nie przejął. No ale okej, ale ogólnie jest wszystko w porządku, prawda? Jest wszystko okej. Tymczasem Diane zaczęła sobie uprawiać nowy sport, a tym sportem było uwodzenie żonatych mężczyzn, no bo nic tak nie poprawia humoru, jak wygrana z inną kobietą, prawda? To też przez jej łoże zaczęło się przewijać naprawdę wielu panów. I tutaj o jednym muszę powiedzieć trochę więcej. No ale zanim Diane pozna prodatego Nika, no to jeszcze urodziła dziecko. Dziewczynkę w 1982 roku. No i w czasie tego porodu poznała także jego rodziców, czyli ojca tego pana, który dał jej swój materiał, oraz tę panią, która będzie mamą tego dziecka. No i tak stwierdziła, że właściwie to ten facet żaden przystojniak, całkiem normalnie wygląda, nawet by na niego nie zwróciła uwagi na ulicy. Tam właściwie przez pewien moment ludzie się obawiali, czy Diane zdoła oddać to dziecko, ale wszystko poszło w miarę gładko, kobieta opuściła tę klinikę, zrzekła się praw, no i nigdy więcej już ani ciemnowłosej dziewczynki, ani jej rodziców nie spotkała. Czerwiec 1982 roku, Diane przeprowadziła się do domu, który pachniał nowością. No, kobieta była szczęśliwa, czuła się spełniona, urodziła sobie dziecko, oddała dziecko, ma swoje troje dzieci, dzieci żyją, wydają się być, no żyją. Wszystko wydaje się układać jak najlepiej. Pozbyła się Steve'a, mogła wreszcie żyć życiem nastolatki, popularnej nastolatki, którego tak naprawdę nigdy nie zaznała. A poza tym Jennifer, ponieważ tak nazwała swoją czwartą córkę, w jakiś tam sposób wynagrodziła jej brak Carrie, czyli tej dziewczynki, która mogłaby się narodzić, a tego nie zrobiła. Oczywiście Diane dalej uprawia swój sport ulubiony, czyli uwodzenie facetów. Naprawdę ma ich na pęczki i to wygląda zazwyczaj tak, że na początku znajomości z Diane oni widzą taką rozchichotaną, młodą, szczupłą blondynkę, całkiem atrakcyjną, która jest milutka, która się do nich wdzięczy, flirtuje z nimi, ale potem, kiedy dochodziło już do jakichś takich bliższych kontaktów, kiedy zaczęli kobiety poznawać lepiej, okazywało się, że zmienia się w jakąś właśnie niestabilną tygrysicę, która jest agresywna, która jest nerwowa, krzykliwa i strasznie humorzasta. Więc te znajomości nie trwały długo, zresztą Diane zdawało się, że nawet jej to odpowiadało. Ona po prostu chciała podbijać i tak jak mówiłam wcześniej, najfajniejsze trofea były po tym, jak uwiodła żonatego mężczyznę.
Jest lato 1982 roku i pora, abyśmy wprowadzili teraz do naszej historii bardzo istotną postać, czyli pana Roberta Nicka Knickerbockera. Jeśli chodzi o nazwisko tego pana, to w niektórych źródłach możecie spotkać także godność Lou Lewiston. Otóż chodzi o to, że w części źródeł on występuje jako właśnie ten Lou. Zresztą pisze się Lew, tak jak po polsku król dżungli, ponieważ początkowo jego nazwisko zostało zmienione, ale później w licznych wywiadach jednak to nazwisko wypłynęło i teraz już wszyscy wiedzą, o kogo chodzi, dlatego postanowiłam w tym podcaście, że będę używała jego prawdziwego nazwiska. I tutaj jeszcze taka moja uwaga a propos nazwiska Nicka Knickerbockera, dlatego że w części źródeł on jest tym Lou Lewiston, natomiast we wszystkich źródłach, do których dotarłam, żona ma na imię Nora i teraz nie wiem, czy to było jej prawdziwe imię, czy być może było zmienione, tak jak w przypadku Lou. Żeby jeszcze bardziej skomplikować sytuację, która i tak już jest skomplikowana z nazwiskiem tego pana, to jeszcze powiem, że on oczywiście miał na imię Robert, natomiast wszyscy nazywali go Nick, Knick się pisze, tak jakby od jego nazwiska. Nie wiem dlaczego, no, taką miał chyba ksywkę i tak też będziemy go nazywać. Latem tego roku Diane miała dwa cele. Po pierwsze chciała pociągnąć temat studiów, wreszcie się pojawiły tutaj ambicje, zostały odkurzone i zapisała się na taki letni kurs przygotowujący na studia medyczne i chodziła sobie na zajęcia. A po drugie zdecydowała się po raz kolejny wziąć udział w tym programie dla surogatek i znowu zgłosiła się do tej kliniki. No, poprzednio to wyszło bardzo dobrze. Diane dostała za to dużo pieniędzy, mogła sobie na przykład pozwolić na lepszy dom. To też tym razem także chciała z tego skorzystać, no tym bardziej, że przecież utalentowana jest bardzo. Może nie tyle utalentowana, co po prostu obdarzona z natury wielką płodnością. No i ona rzeczywiście miała bardzo dużą łatwość z zachodzeniu w ciąży. Te kursy okazały się być bardzo kłopotliwe, dlatego że zajmowały jej bardzo dużo czasu. Poza tym ona dosyć dawno już skończyła szkołę, każdy wie o tym, że każdy kolejny rok bez edukacji, no jednak sporo się w tym czasie zapomina, więc Diane miała naprawdę urwanie głowy, no bo studia, praca i jeszcze w dodatku opieka nad trojgiem dzieci. Jednak tutaj na pomoc kobiecie przybył Steve Downs, czyli jej były mąż i zajął się tymi dziećmi, zaczął się nimi opiekować, kiedy była żona była zajęta. I tutaj chciałabym jedną rzecz wyjaśnić, ponieważ być może w tym materiale zauważyliście taką niezgodność, ponieważ raz mówiłam, że Diane bardzo się cieszyła i była szczęśliwa, że pozbyła się Steve'a, a za chwilę wspominałam, że uważała jego istnienie za jakąś karę bożą. I to chyba wyglądało tak, że ona z jednej strony go nie lubiła, ale z drugiej strony jakoś się tam go trzymała i jednak kiedy był potrzebny, no to go po prostu wykorzystywała. Stąd to wynikało. Mamy lipiec 1982 roku i tutaj Diane zaprzyjaźniła się z takimi dwoma kolegami z pracy. Jeden z nich miał na imię Jack, a drugi Robert, ale wszyscy nazywali go Nick. Początkowo zainteresowała się Jackiem i bardzo szybko go uwiodła, jednak ten romans nie trwał długo, tak jak zresztą te poprzednie, ponieważ Jack momentalnie zorientował się, z kim ma do czynienia, nie bardzo mu to pasowało i podziękował Diane za tę współpracę. Jednak Diane się niespecjalnie tym przejęła, dlatego że stwierdziła, że dobra, no to Jack, skoro mi z tobą nie wyszło, no to spróbuję z Nickiem. Robert Nick Knickerbocker był już po 30 i przeprowadził się do Arizony z Teksasu. Był żonaty, oczywiście, z Norą, to była jego druga żona, i w wieku 21 lat przeszedł ten sam zabieg, który później miał Steve, czyli była to wazektomia. On po prostu nigdy nie planował mieć dzieci, jakoś niespecjalnie czuł się w roli ojca, więc postanowił temu zapobiec i poddał się takiemu zabiegowi. Nick był wysoki, opalony, nosił zarost i miał szerokie ramiona, czyli bardzo dobrze odpowiadał gustom Diane. Zresztą uważany był także powszechnie za przystojnego. Przeprowadził się do Arizony, dlatego że jego żona Nora stąd pochodziła, ale nie podobało mu się tutaj. Stanowczo zbyt mało zarabiał, czuł się trochę sfrustrowany, poza tym małżonka także pracowała i bardzo często nie było jej w domu, dlatego też Nora i Nick przechodzili wtedy coś w rodzaju kryzysu, z którego oczywiście Diane skorzystała. W ogóle sposób, w jaki ona podrywała tego mężczyznę, jest dla mnie niesamowity, dlatego że ona paradowała przed nim, oczywiście miała bluzkę na sobie, ale pod tą bluzką nie nosiła bielizny. To też jej bujne kształty przyciągały wzrok mężczyzny, no i po jakimś czasie, bardzo szybko, zaczęli romans.
Diane zwierzyła się Nickowi ze swoich biznesowych planów dotyczących rodzenia dzieci, ale jeżeli myślicie, że interesowało ją tylko latanie do Kentucky i dawanie się zapłodnić, to jesteście w błędzie. Dlatego, że nasza bohaterka wpadła na pomysł, że sama powinna mieć taką klinikę, bo wyliczyła sobie, że to jest świetne i dochodowe przedsięwzięcie. Ja się zastanawiam, jak to by prawnie wyszło, przecież to jest potrzebne bardzo dużo pieniędzy. I tam nawet była taka sytuacja, że Diane i jej siostra zaczęły udawać, że już taka klinika powstała i zaczęły się nawet reklamować. To znaczy Diane występowała w dwóch osobach jako właścicielka oraz osoba chętna do urodzenia komuś dziecka. Tylko oczywiście wiadomo, ona zmieniła imię. I jej siostra podobnie. Także wystąpiła w roli kobiety, która chciałaby takie usługi świadczyć. To tylko taka ciekawostka. Nikt tego słuchał, właściwie nie wiem, czy brał to na poważnie, czy nie. Jego interesowały trochę inne sfery. Zazwyczaj spotykali się u niej i wtedy, kiedy mieli tę swoją schadzkę romantyczną, Diane odsyłała swoje dzieci do Steve'a albo gdzieś tam jeszcze, tam do jakiejś innej krewnej. Działo się tak dlatego, ponieważ Nika krępowała obecność dzieci. Zresztą ja mu się nie dziwię, ponieważ jeżeli przychodzi się do kogoś w takich celach, no to ostatnią rzeczą, na którą mamy ochotę, to pałętające się dookoła jakieś maluchy. Przez jakiś czas było przyjemnie, przy czym Nick od razu powiadomił Diane, że to jest tylko zabawa i że on kocha swoją żonę Norę. Ja tego nie skomentuję, po prostu jestem zachwycona takim podejściem, prawda? Kocham swoją żonę, ale z braku laku pójdę się zabawić. Gratuluję. Jednak po jakimś czasie, bardzo szybko, Diane zaczęła pałać wielką miłością do tego Nicka. Ona strasznie się zaangażowała i nawet zaczęła go namawiać, żeby tę Norę jednak zostawił. Oczywiście oni mieli taki układ, że to są spotkania tylko w celach wiadomych, ale ona bardzo szybko te zasady złamała. Diane, czując motyle w brzuchu, zaczęła tego Nicka bombardować miłością. Stała się bardzo czuła i opiekuńcza, a także zaczęła mu sugerować, że dzieci za nim przepadają. Na przykład kazała dzieciom rysować mu jakieś laurki albo dawać jakieś prezenty. Przy czym Nick był trochę zdziwiony, dlatego że on właściwie tych dzieci, tak jak już powiedziałam wcześniej, nawet nie znał. I one także nie miały za bardzo okazji do tego, aby go poznać i po prostu polubić. Wreszcie kobieta zaczęła mówić o ślubie i tutaj zaczęła żądać od Nicka, aby rozwiódł się z Norą, na co on oczywiście przystać nie chciał. Tymczasem biznesowe plany Diane spełzły na niczym, dlatego że miała kłopoty z zajściem w kolejną ciążę, ona tam latała do tego Kentucky. No i kiedyś tuż przed wylotem Diane do Kentucky, Nick postanowił zerwać z Diane. On uznał, że to już powoli idzie za daleko, że ona już się za bardzo tutaj nastawiła na jakieś wspólne życie, a on zauważył, że jego żona Nora najprawdopodobniej coś podejrzewa, no i było mu jej szkoda, no nie chciał rezygnować z małżeństwa z nią. Tam jeszcze pojawił się taki problem, że Nick i Nora musieli się udać do lekarza, dlatego że Diane najprawdopodobniej zaraziła Nicka, no i pewnie Nick później swoją żonę, taką chorobą, którą się można zarazić poprzez dolne kanały. Wiecie, o co mi chodzi. Uroczo. Mężczyzna powiedział swojej żonie Norze o tym, że miał romans, użył tutaj czasu przeszłego, dlatego że zapewnił ją, że to już jest przeszłość, że on z tą kobietą zrywa i faktycznie zerwał z Diane. Jak ona na to zareagowała? No nijak. Właściwie nie przyjęła tego do wiadomości. Poleciała do Kentucky na ten swój zabieg i kiedy wracała samolotem z powrotem do Chandler, marzyła o tym, że to Nick wyjdzie po nią na lotnisko, że przyniesie jej kwiaty, zabierze ją do domu i będą sobie żyli długo i szczęśliwie. A tutaj na lotnisku, zamiast ukochanego, pojawił się ten przebrzydły Steve. Diane była wściekła i bardzo zawiedziona. Znaczy ja nie wiem, na co ona liczyła, przecież oni zerwali, no okej. I przez całą drogę powrotną do domu zażarcie kłóciła się ze Steve'em. W pewnym momencie nawet przerażony mężczyzna zobaczył, że jego była żona rani sobie paznokciami twarz. I kiedy już weszli do domu kobiety, Diane wbiegła do łazienki i zamknęła się tam. I po chwili Steve usłyszał wystrzał. Przestraszył się i wyważył drzwi do tej łazienki, po czym zobaczył swoją żonę siedzącą na wannie z bronią wycelowaną w niego. Oczywiście uspokoił ją, odebrał jej tę broń, no i zauważył, że strzeliła nie do siebie, tylko w podłogę. Ale czy to już jest koniec przygody brodatego Nicka z Diane Downs? No niekoniecznie. Mężczyzna wrócił do niej po jakimś czasie. Ona zresztą wybłagała to u niego i pokazała mu różę, którą sobie wytatuowała na plecach. Pod tą różą był napis Nick,
No i Diane mu tutaj wyjaśniła, że to jest takie bardzo romantyczne, że to jest taka pieczęć, która sprawia, że Diane jest już zawsze jego, więc jeżeli jakiś mężczyzna kiedykolwiek zapuści się w te tereny, to zobaczy właśnie podpis ukochanego. Dziewczyna chciała, aby nikt także wytatuował sobie podobną różę z jej imieniem, no ale tutaj mężczyzna okazał się asertywny i stanowczo odmówił. Mijają dni, Nick i Diane żyją sobie w nieformalnym związku. Nick oczywiście wraca do swojej żony i udaje, że wszystko jest w porządku, chociaż ona dalej już wie, że mężczyzna jest w związku z inną kobietą. I w tym czasie Diane podejmuje kolejną próbę zajścia w ciąży. Po jakimś czasie Diane wyleciała znowu do Kentucky kontynuować swoje biznesplany i w tym czasie jej dom stanął w płomieniach. Wybuchł pożar, który oczywiście szybko został ugaszony, na szczęście, i okazało się, że spalił się tylko pokój, jakaś część tego domu. On właściwie nadawał się do mieszkania, ale Diane uznała, że nie chce w nim mieszkać, ponieważ dzieci boją się tych wypalonych części, więc postanowiła wyprowadzić się razem z dzieciakami do Steve'a. Wprawdzie jako przyczynę tego pożaru wskazano awarię instalacji elektrycznej, ale Diane wyznała Nickowi pewnego dnia, że właściwie ten dom to podpalił Steve, a podpalił go na jej prośbę. No bo wiesz, dostałam ubezpieczenie, i gdyby ten matołek zrobił dobrze robotę i spalił cały dom, to wtedy to ubezpieczenie byłoby o wiele większe i miałabym o wiele więcej pieniędzy. Pewnego dnia Steve przebywał sobie na zewnątrz swojego domu razem z dziećmi, no i wtedy podjechała Diane swoim samochodem i krzyknęła do byłego męża, żeby podszedł, bo chce mu coś pokazać. Tam chyba bodajże jakąś broń mu chciała zaprezentować, coś w tym stylu. Mężczyzna podszedł i wtedy kobieta złapała jego ręce, wciągnęła przez otwarte okienko od strony kierowcy i ruszyła samochodem. To też biedny Steve zaczął przebierać nogami, no biegł przy tym samochodzie, zaczął krzyczeć, próbował się wyrwać, ale kobieta go jakoś tak chwyciła, że było to bardzo trudne i zmierzali w stronę jakiegoś pędzącego tira. W końcu mężczyźnie udało się wyrwać Diane i upadł na ziemię oczywiście, przeturlał się do jakiegoś rowu i Diane skwitowała to śmiechem, uznała, że to jest bardzo zabawny dowcip. No, Steve już taki znowu wesoły nie był i nawet wezwał policję. Ale potem postanowił odwołać swoje zeznania i wycofać skargę, bo mu się z tej Diane zrobiło żal. No ja myślę, że on ją chyba naprawdę kochał w jakiś bardzo dziwny, pokrętny sposób. Po tym całym pożarze Steve zaproponował Diane, że pomoże jej wyremontować ten dom, że on z kolegami tam przyjdzie i za drobną opłatą zrobią co trzeba, ale się bardzo guzdrał. I tutaj też jest taka teoria, że właściwie guzdrał się dlatego, ponieważ pasowało mu, że żona mieszka razem z nim, przepraszam, była żona i te dzieci, i po prostu no nie chciał, żeby się wyprowadzali. On chyba chciał do tej Diane wrócić, ja się zastanawiam, dlaczego po tym wszystkim, co się stało. Ja bym na przykład, nie wiem, uciekała na drzewo. Tak bym zrobiła. Tymczasem Nick znowu zapragnął wyrwać się z tego układu i powiadomił Diane, że to już jest koniec i że on wraca do swojej żony Nory. To znaczy on z nią mieszkał. Diane mieszkała ze swoim byłym mężem, on mieszkał ze swoją żoną, ale sypiali ze sobą. Po prostu wow. W każdym razie facet się zawinął i pojechał. I tej nocy pod jego domem zjawiła się Diane i przez całą noc waliła im w drzwi. Non-stop. Po prostu przez całą noc. Potem rano zaczęła do nich wydzwaniać. Oni oczywiście nie odbierali tych telefonów, no ale potem zaczęły się listy do Nory i to były bardzo dziwne listy. Na przykład jeden z nich brzmiał w ten sposób, że Diane wyznawała miłość jej mężowi, pisała, że jej bardzo zazdrości, bardzo ją prosiła, żeby Nora opiekowała się tym Nickiem, żeby miał szczęśliwe z nią życie, bo ona go tak bardzo kocha, że przegrała z tą Norą i że ona to akceptuje i tak dalej, i tak dalej. Przedziwna sprawa. Ale ten Nick coś miał do tej Diane, ponieważ znowu do niej wrócił. Wreszcie Nick poinformował Diane, że on wyjeżdża, że on planuje wyjazd do Teksasu, że zabiera ze sobą żonę i wracają na stare śmieci, żeby no po prostu uciec od swojej toksycznej kochanki. No i Diane odpowiedziała mu, że dobra, to ja w takim razie wyjeżdżam do Oregonu, do moich rodziców, dlatego że od jakiegoś czasu już Wes i Willedyn mieszkali w tym w Springfield. No i żona też oczywiście opuszcza Arizonę w takiej sytuacji. Nie wiem, co się takiego zadziało w głowie Nicka, że on w tym momencie zechciał wrócić do Diane. I nawet zastanawiał się, czy rzeczywiście nie zrezygnować z małżeństwa z Norą i spróbować życia z panią Downs. Nie wiem, ja bym to chyba nazwała jakimś syndromem sztokholmskim. Trudno mi to nazwać w inny sposób.
No w każdym razie mężczyzna przyszedł do Diane, ona już się tam pakowała do tego Oregonu i dał jej swój łańcuszek. On nosił taki złoty łańcuszek na szyi, nigdy go nie zdejmował, no i wręczył go swojej kochance, powiesił jej na szyi i orzekł, że to jest taki znak ich miłości i że nigdy się nie rozstaną, zawsze będą razem, po czym pokazał jej na plecach wytatuowaną różę. Też sobie taką różę sprawił, tylko że bez jej imienia. Miał na tyle oleju w głowie, żeby tego nie robić. Oczywiście także przyrzekł jej, że pojedzie za nim do tego Oregonu, jak tylko załatwi sprawę z Norą, od razu wsiada w samochód i dołączy do niej. Więc Diane, cała w skowronkach, wsiadła do swojego samochodu Nissana i razem z dziećmi popędziła w stronę Springfield, no z nadzieją, że Nick niebawem do niej dołączy. Tymczasem tuż po tym, kiedy Diane opuściła Chandler, Nick obudził się, olśniło go. Trafił go piorun i zrozumiał, że popełnił straszny błąd, że nie powinien się wiązać z tą kobietą, że powinien wracać do Nory. No i tak też zrobił. Nie wiem, to wyglądało w ten sposób, jakby kiedy ona była w pobliżu, to on dziwnie reagował, ale kiedy jej zabrakło, no to nagle odzyskał rozum i zdrowy rozsądek. No a tymczasem Diane zaczęła do niego wydzwaniać. Do domu, do pracy, zaczęła pisać do niego listy. Oczywiście zarówno te rozmowy zostawały bez odpowiedzi, nikt nie odbierał od niej telefonów. W domu, kiedy był w pracy, zapowiedział swoim kolegom i koleżankom, że jeżeli będzie dzwoniła Diane, to jego nie ma i on w ogóle nie ma z tym nic wspólnego. Natomiast listy odsyłał, nawet nie przeczytane. I wreszcie w kwietniu 83 roku, czyli jesteśmy już niestety bardzo blisko strzelaniny na Mohawk Road, mężczyzna zadzwonił do Diane sam i poinformował ją, że ostatecznie z nią zrywa, że to już jest koniec, że nie wróci do niej i żeby do niego więcej nie dzwoniła. 28 kwietnia doszło do spotkania między kochankami. Diane przyjechała pod jego pracę, tam do tego Chandler, wysiadła z samochodu i była bardzo dziwnie ubrana, dlatego że miała na sobie górę od bikini, dżinsy i bose stopy. O ile jeszcze chyba rozumiem, co chciała osiągnąć poprzez paradowanie w bikini, to nie rozumiem tych nagich stóp. Nie wiem, o co chodzi. W każdym razie któraś tam z pracownic zwróciła Nickowi uwagę, że no weź tą Diane stąd, bo jak ona się ubrała, no weź nieprzyzwoite. To też mężczyzna gdzieś tam spotkał się z nią na jakiejś pustej drodze, stali obok swoich samochodów, no i Diane w takim dramatycznym geście, rozdzierającym serce, zdjęła z szyi ten łańcuszek, który Nick jej podarował, wręczyła mu go, po czym melodramatycznie wyznała mu miłość, wyznała to, że zawsze będzie go kochała, że życzy mu jak najlepiej i że zawsze będzie do niego należała. Natomiast Nick zachował w tej sytuacji chłód i dystans. Jako argumentu użył tego, że on sobie nie wyobraża wychowywanie trojga obcych dzieci, swojej kobiety. W ogóle wszystko, co mówił, było takie bardzo zdawkowe i zimne, typu no dzięki, fajnie, miło cię widzieć, a teraz uciekam, na razie, miłego życia. I tyle go widzieli. Nick wsiadł do samochodu, odpalił silnik, po czym zakurzył swoją byłą kochankę dymem z rury wydechowej i tak się ten romans płomienny zakończył. 20 maja 1983 roku, nazajutrz po strzelaninie. Diane Downs, tak jak właściwie co dzień, zadzwoniła na pocztę w Chandler, chcąc porozmawiać z Nickiem, a Nick, tak jak zazwyczaj, odmówił rozmowy. Kobieta, która odebrała telefon, jej wspólna koleżanka z pracy, poinformowała tym razem mężczyznę, że chyba powinieneś podejść do tego telefonu. No i Nick podszedł. Diane opowiedziała mu, co się stało, że została postrzelona, że jej dzieci zostały postrzelone. Mężczyzna tak nie za bardzo w to uwierzył, bo wiedział bardzo dobrze, że Diane ma obsesję na jego punkcie, więc równie dobrze mogłaby zmyślić tę całą historię, ale mimo wszystko poprosił o numer telefonu do szpitala, w którym Diane leży, tak na wszelki wypadek. Po czym pożegnał się z nią, poprosił, żeby więcej do niego nie przyjeżdżała i rozłączył się. Policjanci poinformowali opinię publiczną, że w okolicach Springfield grasuje jakiś niebezpieczny przestępca. Musieli to zrobić, dlatego że zakładali, że być może mężczyzna, który kręcił się najprawdopodobniej gdzieś w pobliżu, być może znowu zaatakuje, więc zależało im na bezpieczeństwie mieszkańców. Ludzie od razu dowiedzieli się, kto został postrzelony i w którym leży szpitalu, dlatego zaczęto wysyłać do Diane kwiaty, podarunki, listy dodające otuchy. Młoda matka, która leży w szpitalu, która właśnie straciła jedno z dzieci, a dwoje jest w stanie bardzo ciężkim, wzbudzała we wszystkich współczucie i litość. Zaczęto zakrojone na szeroką skalę poszukiwania broni oraz przede wszystkim mordercy, ponieważ policjanci zakładali, że gdzieś w okolicy Old Mohawk Road bandyta mógł porzucić swój pistolet.
Sprowadzono także jednego psa, bardzo dużo ludzi się w to zaangażowało, przeczesano ten pas wokół drogi bardzo, bardzo dokładnie, a także pobliską rzekę, która tam płynęła. Tak jak już wcześniej powiedziałam, przyglądając się tej sprawie, funkcjonariusze utwierdzali się tylko w przekonaniu, że osobą, która strzelała do dzieci, musiał być ktoś związany z samą Diane albo ktoś, kto przybył z Arizony za nią. Jeden z funkcjonariuszy mieszkał kiedyś w Arizonie i powiedział, że jego zdaniem morderca mógł zakopać tę broń. To wynikało z tego, że zabójcy z Arizony mają zwyczaj zakopywać broń, ponieważ u nich nie ma rzek. To jest taki odruch. Co zrobić z bronią? Trzeba ją gdzieś bardzo dokładnie zakopać. Niestety, ani mężczyzny, ani broni nie znaleziono. Tymczasem stan dzieci się ustabilizował. Jeśli chodzi o Daniego, to tam były takie podejrzenia, że być może odzyska częściową władzę w nogach, dlatego że reagował na łaskotki. Tam go stópki go łaskotano i on na to jakoś tam reagował, więc coś czuł w tych nogach. Natomiast Christy była w wiele gorszym stanie. Doznała ona udaru mózgu lewej półkuli i lekarze przypuszczali, że najprawdopodobniej utraciła zdolność mówienia. To znaczy, to wyglądało tak, że ona mogłaby tę zdolność odzyskać, dlatego że ona była bardzo młodą osobą i potrzeba było czasu, żeby ten mózg się jakoś tak przestawił z tej lewej półkuli na prawą. Wtedy najprawdopodobniej będzie mówiła. Jednak pocieszające było to, że Christy, mimo że leżała sobie nieruchomo, podłączona do różnych aparatur, wodziła oczami za personelem medycznym, co oznaczyło, że jej mózg pracuje najprawdopodobniej w tej sytuacji w miarę dobrze i że dziewczynka rokuje. Diane i dzieci leżały w różnych pomieszczeniach i pod każdym z pokoi postawiono funkcjonariusza. No po prostu z uwagi na sytuację, ponieważ byli oni celem ataku. Ręka Diane została oczywiście opatrzona, ona sobie leżała w pokoju pełnym kwiatów i listów, tak jak mówiłam wcześniej, ludzie jej wysyłali różne podarunki i cały czas zachowywała ten swój słynny spokój. No ale jak już się dowiedzieliśmy troszeczkę o jej życiu, to możemy przypuszczać, że to nie była normalnie reagująca osoba. Za dnia dokładniej przeszukano samochód Diane i tutaj pojawiło się kilka ciekawych szczegółów. Przede wszystkim na drzwiach od strony kierowcy policjanci nie znaleźli żadnych śladów prochu. Taki osad powinien się znaleźć wtedy, kiedy ktoś strzela. Ale Diane przecież zeznała, że ten mężczyzna włożył rękę do środka, więc być może dłoń była na tyle daleko, że ten osad po prostu do tych drzwi nie dotarł. Kolejną ciekawą sprawą było to, że na drzwiach od strony pasażera z przodu, czyli tam, gdzie przebywała Cheryl, znaleziono ślady czerwonej substancji organicznej. Ona się znajdowała na drzwiach i na progu samochodu. To wyglądało tak, jakby dziecko chciało uciec z tego samochodu, otworzyło drzwi i próbowało się z niego wydostać. O tym Diane nie powiedziała, dlatego że ona przecież zeznała, że ta cała scena rozegrała się w idealnie zamkniętym samochodzie. Ponadto całe tylne siedzenie oraz to przednie pasażera było czerwone i to nie tylko od tapicerki samochodu. Jednak takich śladów nie znaleziono na siedzeniu kierowcy, ani w jego okolicy. Chociaż tutaj znowu Diane wprawdzie została ranna, ale przecież owinęła sobie rękę tym ręcznikiem, więc tam na tym ręczniku rzeczywiście czerwone ślady były. Detektywi, którzy z wielkim oddaniem zajęli się tą sprawą, nazywali się Dick Tracy, tak to było jego nazwisko, Kurt West i Doug Welch. Natomiast prokuratorem, który bardzo zaangażował się w całą sprawę, był Frank Hughie. Frank Hughie to był wielki pracoholik. Od razu sporządził sobie listę rzeczy, które powinien zrobić. Tam na tej liście oczywiście znajdowało się przeszukanie samochodu, przesłuchanie świadków, przeszukanie miejsca zbrodni itd., itd., ale i oczywiście odwiedzenie dzieci w szpitalu. Chciał zobaczyć ofiary, no i oczywiście samą Diane. Kiedy wszedł do sali, w której leżeli Christy i Danny, poczuł jakąś taką niesamowitą więź z tymi dziećmi. On sam był bezdzietny, mieszkał sobie z żoną i właściwie całe jego życie kręciło się wokół pracy, a tu nagle te dwie małe istotki w jakiś sposób, nie wiem, poruszyły struny jego serca, coś takiego. Poczuł, że tak naprawdę najchętniej to by siedział z tymi dziećmi. Uznał, że są takie biedne i bezbronne i że ktoś musi się nimi zająć, tym bardziej, że nie było przy nich nikogo oprócz personelu. Ani Diane, ani jej rodzice, nikt nie siedział przy tych dzieciach, nikt nie trzymał ich za rękę. I Fred Hughie poczuł, że on chciałby być tą osobą, która chciałaby te dzieci podtrzymać za rękę. Dlatego też za punkt honoru postawił sobie znalezienie sprawcy i oddanie tym dzieciom sprawiedliwości. Pora więc przesłuchać potencjalnych podejrzanych. Pierwszą osobą na liście Freda Hughie oraz policjantów był oczywiście Steve Downs. Zazwyczaj jest tak, że w takich sytuacjach sprawcą jest osoba z najbliższej rodziny albo ktoś z kręgu rodzinnego, ktoś, kto mógłby mieć motyw. I tutaj Steve Downs, porzucony mąż,
Być może chciałby się odegrać na swojej byłej małżonce, prawda? Być może chciałby jej w jakiś sposób zaszkodzić i to by nawet pasowało. Oczywiście wiadomo, no ojciec, który strzela do własnych dzieci, to no nie wiem. No ale jednak, jak wiemy, różne rzeczy się dziwne i okropne na świecie zdarzają. Mieli ułatwione zadanie, dlatego że Steve już następnego dnia przyleciał do Springfield, powiadomiony o losie swoich dzieci, no i oczywiście byłej żony. Wszedł do pomieszczenia, w którym leżały Danny i Christy i rozpłakał się. Widać było po nim emocje. Wreszcie ktoś tu jakieś normalne emocje z tej rodziny okazuje. Po prostu wow. Po czym oczywiście wpadł w krzyżowy ogień pytań policjantów. Pierwsze ich pytanie oczywiście brzmiało, gdzie był poprzedniej nocy, a Steve odpowiedział, że na randce. Otóż Steve zaczął życie wesołego kawalera i umówił się z jakąś kobietą. Spędzili razem wieczór miło, spacerując sobie po jakimś parku czy gdzieś tam. No w każdym razie był z kobietą i to zostało potwierdzone, że rzeczywiście tak było. Zresztą Springfield a Chandler są bardzo daleko od siebie, więc Steve musiałby chyba skoczyć w nadprzestrzeń z tej randki do Springfield, żeby dokonać tego mordu. Policjanci spytali, czy Diane posiadała broń i ile sztuk. Steve wtedy powiedział, że o ile mu wiadomo, były to 3 sztuki broni. Karabin i 2 rewolwery. Jeden Glenfield, 22 mm, drugi ten rewolwer 38 mm i trzeci Ruger 22 mm. Ona tego Rugera pożyczyła sobie od Steve'a już 6 miesięcy temu i no najprawdopodobniej przywiozła go ze sobą do Springfield. Policjantom rozbrusły oczy, dlatego że przecież była mowa o 2 sztukach broni. Jedna była w kufrze samochodu, a druga w domu sobie leżała grzecznie i czekała na lepszy czas. Albo gorszy, zależy jak na to spojrzeć. Policjanci więc delikatnie zapytali byłego męża, czy kobieta mogłaby przedłożyć dobro któregoś z kochanków nad dobro własnych dzieci. Natomiast Steve odparł, że w żadnym wypadku, że Diane bardzo kochała dzieci i że nigdy by nie zrobiła im krzywdy. Kolejną osobą na liście podejrzanych był Nick. Dlaczego? No po pierwsze dlatego, że jego zdjęcie stało sobie obok zdjęcia Diane w salonie, na telewizorze zresztą. Po drugie dlatego, że w pamiętnikach, które policjanci sobie skopiowali, znaleźli właściwie całe pamiętniki były o nim. Tam były wyznania miłości, opis ich wspólnych, jakichś tam randek, tego co oni tam robili na tych randkach. Zresztą Diane posiadała też taki kalendarz i tam krzyżykami zaznaczała ważne daty w swoim życiu i te, które dotyczyły Nicka, były oznaczone takimi dużymi czerwonymi krzyżykami. Ponadto było tam mnóstwo listów do Nicka, wysłanych lub nie, to znaczy wysłanych w sensie, że te, które wróciły pocztą zwrotną. Policjanci więc założyli, że ten mężczyzna jest na pewno kimś ważnym w życiu kobiety i że, no, należałoby na niego zwrócić szczególną uwagę. Dlatego do Arizony poleciało kilku funkcjonariuszy i na miejscu przesłuchali Nicka. Wyglądało to tak, że oni chcieli oczywiście przesłuchać samego mężczyznę, ale w tym spotkaniu uczestniczyła także Nora. Co było trochę dziwne, policjanci zasugerowali, że może ona wyjdzie, no bo miała być mowa o kochance jej męża i wtedy Nora powiedziała, że ona zna całą sprawę, że Nick jej wszystko powiedział, zresztą sama także miała kilka wiadomości dla policjantów. Wtedy właśnie opowiedzieli o obsesji, jaką Diane Downs miała wobec swojego byłego kochanka, o tych wszystkich atakach Diane, o tym waleniu w drzwi, o tym wydzwanianiu itd. Poza tym oboje bardzo się bali. Nick przyznał, że Diane jego zdaniem jest zdolna do wielu rzeczy i że może być niebezpieczna. Wydaje mi się, że jej zachowanie to dobitnie pokazało. To też, czy wściekły i przerażony Nick oraz jego równie wściekła i przerażona żona mogliby ewentualnie spróbować wyeliminować w ten sposób Diane, aby już im nie zagrażała? No nie, ponieważ oboje mieli twarde alibi. Poprzednią noc spędzili w tawernie, tak to się nazywało, to był jakiś lokal gastronomiczny i ich zeznania potwierdziła kelnerka, że faktycznie tacy państwo odwiedzili ich poprzedniej nocy, więc Nick także został skreślony z kręgu podejrzanych, przynajmniej na razie oczywiście. Nick także zresztą zeznał policjantom, że widział u Diane 3 sztuki broni, z czego jednym z nich był ów tajemniczy Ruger 22 mm. Tymczasem Diane poczuła się na tyle dobrze, że zdecydowała się odwiedzić swoje dzieci w sali, oczywiście jej to umożliwiono, ale nie była to wizyta sam na sam. Pani Downs przyglądała się Christy przez chwilkę, po czym spytała, czy córka ma uszkodzony mózg, a jeżeli tak, to czy nie lepiej byłoby ją odłączyć od tej aparatury, ponieważ ona nie chce, aby jej dziecko żyło życiem osoby właśnie w takiej półśpiączce podłączonej do aparatur sztucznie karmionej itd. No lekarze się bardzo zdziwili, zaczęli kobiecie tłumaczyć, że tutaj naprawdę jest bardzo duża szansa, że córka odzyska przynajmniej częściową sprawność, więc nawet nie biorą pod uwagę takich rozwiązań.
Kobieta podeszła do łóżka swojej córki, Christy, wzięła ją za rękę i zaczęła do niej szeptać tak cały czas w kółko: Christy, kocham cię, Christy, kocham cię. I w tym momencie puls dziecka przyspieszył praktycznie o połowę. Tak się rozszalał, to taka pikawka z boku, wiecie, która pika pik, 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 nagle zaczęła walić, tak jakby, nie wiem, ktoś miał zawał czy coś w tym stylu. Lekarze, którzy byli przy tym obecni, oczywiście momentalnie zareagowali, poprosili Diane, aby wyszła, no i zaczęli tej dziewczynce pomagać i minęło dużo czasu, zanim puls dziecka wrócił do normy. Fred Hughie bardzo często odwiedzał dzieci i obserwował także Diane. I zauważył to samo co wszyscy, to znaczy kobieta zachowywała się nienaturalnie. Bo ile jeszcze na początku jej chłód można było tłumaczyć szokiem, jakąś blokadą psychiczną, to po jakimś czasie zamiast spodziewanej histerii, zamiast sytuacji, w której do osoby dochodzi, co się stało i ona zaczyna przeżywać to wreszcie, Diane była coraz spokojniejsza. A nawet w pewnym momencie Fred Hughie zauważył, że kobieta jest pewna siebie, i patrzy się na niego z góry. Ona na początku chyba brała go za jakiegoś strażnika czy kogoś tam i lekceważyła zupełnie jego obecność. Nie zachowywała się normalnie, tutaj bardzo dużo rzeczy nie grało. Dlatego też prokurator w pewnym momencie zagadnął chirurga, który pracował w tym szpitalu i zapytał się go, gdyby pan chciał się postrzelić celowo, ale nie chciał sobie wyrządzić trwałej krzywdy, to gdzie by pan się postrzelił? I chirurg wtedy odpowiedział, że w przedramię, prawe albo lewe, w zależności od tego, czy jestem prawo- czy leworęczną człowiekiem. Na tym etapie trzej policjanci oraz prokurator zaczynali podejrzewać, że sprawczynią mordu jest Diane Downs. Zastanawiali się tylko, dlaczego to zrobiła, jak jej się to udało, a przede wszystkim, jak jej to udowodnić.